Cześć i czołem ludzie, z tej strony pomidorowy.pl aka Michał i ze mną jest drugi Michał aka Sonic1994.pl. Hej ho, tędy się szło. Dokładnie, a dzisiaj wypowiemy się na bardzo chyba wam znany już temat, ponieważ to dzisiaj czy kiedy mija to dziesięciolecie? W ogóle 18 listopada Sonic Unleashed w Ameryce miało, znaczy już od tego czasu ma 10 lat, ale chyba w Europie, w Japonii nie wiem, sprawdzam Wikipedia. No. Sprawdzam Wikipedię, chyba 24. Coś czuję, że na pewno będzie 24. Chwila, moment, ludzie. To się wytnie. Tak, to się wytnie. Tak, czekaj. Jaka postać? Ja nie chcę postać. Sonic mi tu wyskoczył jako postać. Po pierwsze, po angielsku. Oj, będzie sporo wycinania podczas montażu. Nie, nie, nie. To tylko początek taki zryty będzie. 28 listopad. Dobra. Tak więc, jak widzicie, 28 listopad. Niedługo będzie dziesięciolecie Sonica Unleashed. I z tej okazji... W Europie. I z tej okazji właśnie w tym momencie robimy pogadankę, bo chcemy co nieco tutaj opowiedzieć o tej jakże wspaniałej gierce, jakim jest po prostu Sonic Unleashed. Tak więc zaczynajmy, co? No pewnie, że tak. Tak tylko więc... od razu uprzedzam, że mogą się pojawić takie, wiecie, zarzuty, że gra niekoniecznie jest dobra, ale to wiecie, wszystko leży w kwestii gustu. Ale dobra, nie przeciągajmy. Zaczynaj, Michale. Tak więc, no dobra, zacznijmy od początku. Sonic Unleashed. Więc może przypomnimy sobie fabułę Sonic Unleashed, jaka była. Z tego, co doskonale pamiętam, o ile doskonale to wiadomo słowo klucz, zaczęło się wszystko od stacji doktora Eggmana, prawda? Tak, tam ten słynny pierwszy pościg Sonica Eggmana, gdzie tam Sonic spróbuje go zneutralizować. Tak, Sonic versus Dr. Eggman to już nie pierwszy raz. No i z intera, które było dostępne, mogliśmy zauważyć, jak Sonic chciał pokonać doktora Robotnika, przepraszam, Eggmana, bo w sumie od tych gier to już jest Eggman, za pomocą swojej superformy, bo miał tam swoje 7 szmaragdów chaosu. Niestety. Tak, w pewnym momencie już tam pokazał się tam tej lepszej strony, już w zasadzie w tym momencie, gdzie coś się wydarzyło, ale to za chwilę. No, niestety, że tak powiem, został trafiony z tego, co pamiętam, przez jakiś promień Eggmana, co spowodowało, że stracił swoją superformę i przemienił się w nadludzką postać. I tu jest wiadomo, pewnie będzie czepianie się słówek, bo hej, Sonic też jest nadludzką postacią, ale chodzi o to, że zmienił się z jeża w jeżołaka, albo wilkołaka, werhog. Wilkojeżem. Werhog, kurde. Popularne stwierdzenie, błędne troszku. I praktycznie później został on tak jakby pogardliwie potraktowany przez Eggmana, bo Eggman po prostu, jak to zwykle on, kiedy Sonic potknie się albo ma jakąś swoją porażkę, to zaśmiał mu się prosto w twarz lub w pysk i następnie zrzucił niebieskiego jeża, w sumie no teraz Werhoga, na ziemię, gdzie on się tam rozbił i spotkał Chipa, z tego co dobrze pamiętam. No tak, on tam spadł później na dół właśnie. Nie pamiętam, jak się szczerze miejscówka nazywała, czy to jest jakieś... Apotos. A. Pierwsza lokacja to jest Apotos. Apotos, no. I tam jakby sam Chip na początku, z tego co pamiętam, był przerażony, widząc taką postać, no w sumie nie dziwię się, no bo jak gdybym miał zobaczyć taką postać na samym początku, no to też bym był lekko przerażony i czułbym taką małą... Wyzionął ducha. Czułbym taką małą desaprobatę na tą sytuacją, ale co dalej? No i później Chip w jakiś tam sposób się porozumiewa z Sonikiem. Stopniowo. I potem on mu tam daje, z tego co pamiętam, to było chyba też właśnie w wersji PlayStation 2, PlayStation 3, chyba w każdej wersji, ten cały trening, czyli tam później Sonic zmienia się w swoją normalną formę i tam jest pokazana mechanika gry, co będziemy robili, czyli tam na przykład pęd, tam turlanie się chyba, znaczy turlanie się to jest takie, wiecie, potoczne, bo to jest wślizg
i tak dalej, nie? I tam jest jakby przedstawiony taki nam poziom tutorialowy, coś co raczej jest nieodłączną rzeczą w serii Sonica, bo w większości tych gier z modern Soniciem pojawiają się te tutoriale. Dokładnie, ale jeszcze ci tutaj przerwę. Chodzi ci o ten tutorial, który był na PS2 i Wii, natomiast na nowsze wersje konsol, no to raczej tam było już po kolei. Poziom po prostu był tak jakby... Znaczy w zasadzie ten pierwszy akt Apotos był takim, powiedzmy, małym treningiem dla normalnego Sonica. Po prostu stopniowo otrzymywaliśmy nowe moce na poziomach i po prostu, że tak jak tam był tutorial na PS2 Wii, to na PS3 i 360 tam w zasadzie nie było czegoś takiego odrębny tutorial, tylko po prostu jak zyskaliśmy jakąś nową moc, to trzeba było się wrócić do pewnego etapu, żeby dotrzeć w kolejne miejsce. Coś jak w pierwszym Raymanie chociażby. No dobra, bo myślałem, że to na też takiej było... zasadzie, ale ogólnie dobrze mówisz. Ogólnie to tutaj... Nie przerywam, możesz iść dalej. Bo tak trochę mi się skojarzyło, bo myślałem, że wersja na PS3 i Xa 360 miała też ten tutorial. No być może się pomyliłem, bo już tak mówię bardziej z głowy z tego, co ja zapamiętałem z Unleashed. Nie, no spoko, nie ma sprawy. I dalej idąc. No i właśnie, i Sonic jakby tam już... Teraz skupmy się na początku na wersji PS2. Po tym tam tutorialowym poziomie, no to potem zaczęła się jakby już sama rozgrywka, gdzie tam poznaliśmy trochę fabuły. Chip jakby poznał tą drugą stronę Sonika, czyli tego normalnego naszego niebieskiego jeża. Jakie zdziwienie zrobił, nie? Duże oczy i wow! No. Zupełnie inny ty. Dokładnie tak. No i później było coś takiego na rodzaj takiego balansu pomiędzy poziomami w dzień i w noc, z tego co pamiętam. Bo te nocne poziomy były dla Werehoga, a te dzienne dla Sonic. I co tam dalej było? Aha, dobra, to ja ci się teraz trochę wtrącę. Fajnie, że zaczynasz od wersji PS2, bo to była właśnie pierwsza wersja w ogóle, którą poznałem tą grę. Bardzo fajnie, że od niej zaczynasz. Tak? No. Tutaj mogę już swoje później 3 grosze dodać, jak już uzupełnisz fabułę. Lepiej to opowiadasz ode mnie, ja bym to powiedział 3 po 3. No ale właśnie, no i bardzo mi się podoba, tak jak już przed chwilą powiedziałem, że to jest jakby coś nowego w serii, bo czegoś takiego nie mogliśmy doświadczyć, że był taka, wiecie, taki balans pomiędzy Sonikiem tym normalnym, czyli wersje dzienne tych poziomów, a tym Sonikiem właśnie Werehogiem, czyli wiecie, poziomy nocne i tak dalej. I to mi się szczerze bardzo podoba, bo to ma swój klimat. To raz, a dwa, że te poziomy są moim zdaniem graficznie i klimatowo, bo soundtrack oczywiście, to jest moim zdaniem bardzo wysoki poziom. Naprawdę. Uważam, że soundtrack tutaj ma naprawdę wielką i mocną 6+, bo jest bardzo klimatyczny i bardzo pasuje do każdego z poziomów. No jak w każdej grze z Sonikiem, ale zauważ, że nigdy do tej pory, do 2008, nie było takiej gry z Sonikiem, gdzie był taki widoczny duży balans pomiędzy dwiema postaciami, a zwłaszcza, że te dwie postacie to jest tak naprawdę własne alter ego, nie? Dokładnie. No, czyli dzienny, bardziej taki szalony, pełen energii właśnie z jednej strony Sonic, a w nocy no to już taki troszkę może silniejszy, ale z drugiej strony bardziej mroczny, ale też po niektórych utworach to takie nawet usypiające wręcz wrażenie ma ta strona medalu, więc no i właśnie, tam się zbiera medale, nie? No i to też mi się bardzo podobało, zwłaszcza w tej wersji, że nie za określoną ilość medali, żeby odblokować poziomy, tylko po prostu za rangę, jaką się otrzymywało, to się dostawało jak najwięcej medali. Ale o medalach sobie później porozmawiamy. Wiem, to było takie małe wtrącenie. No, ale właśnie, właśnie może opowiem co do rang, bo już tutaj właśnie wtrąciłeś. Jeśli chodzi o rangi, wiadomo, wszyscy wiemy o co chodzi. A, B, C, D, E, F, S. Ocena końcowa. Wiesz co, odnoszę malutkie wrażenie, to może być przez pryzmat tego, że nie wiem, może troszeczkę się poprawiłem, jeżeli chodzi o granie w Soniki, ale mam wrażenie czasami, że niektóre z tych poziomów łatwo zebrać tą jednak rangę S nawet, albo A. No bardzo łatwo, bo masz boosta przede wszystkim. I to jakby już nie sprawia żadnego takiego, wiesz, problemu, bo na przykład patrząc przez pryzmat, nie wiem, chociażby takiego
Sonic Adventure 2, Sonic Heroes na przykład. Oj nie, to tam trzeba było się bardzo napocić. No. Nie przegrywać, zbierać wszystko, i trzepać punkty i wykorzystywać dodatkowe nasze atrybuty, znaczy, nie? Tak, tylko właśnie mówisz przez pryzmat tego, co jest w Unleashed, a co było jakby w tamtych grach, nie? Że taki pryzmat, że tutaj jest łatwiej w Unleashed zebrać tą... I dlatego właśnie tak, i dlatego jest przyjemniej. No, i nie wiem, Shadow the Hedgehog chyba też możemy zaliczyć, bo to jednak jest postać, może nie jest to Sonic, ale wiadomo, że to jest postać związana z Soniciem. No, ale z tego trzonu gier trójwymiarowych pierwszych, nie? No. No właśnie. Ale co do tego, no i mówię, i po prostu porównując Unleashed do poprzednich produkcji, to naprawdę, moim skromnym zdaniem, to jest naprawdę fajny sposób zrobione. Bardzo fajny sposób, zwłaszcza motyw ziemi, nie? Tak. Bardzo podobne lokacje, Apotos, Grecja, Spagonia, nie wiem, Włochy, Hiszpania powiedzmy, nie? Mhm. I dalsze lokacje, które są no, zbliżone do naszych prawdziwych odpowiedników, nie? To mi się bardzo spodobało, zwłaszcza, że lubię właśnie, no, nie ukrywajmy, podróżować, tak? Zwiedzać, więc tym bardziej. Ma to swoje dodatkowe atrybuty. Ale wiesz co, ci powiem tak, jedną rzecz teraz jeszcze wtrącę odnośnie, cofając się trochę do tej cutscenki, gdzie Werehog się, wiadomo, był na planecie Ziemi i tam Chip go zgarnął, nie? Wiesz co, trochę jedna rzecz mnie zastanawia, mogę się teraz mylić, ale zauważyłeś trochę tak, że w momencie, gdy Sonic się tam rozbił na tej Ziemi, nie? W tej swojej formie wilkołaka, jeżołaka, to tak jakby wszyscy jego przyjaciele, to nie wiem, może Tails, ale na początku to tak jakby nikt nie zwrócił uwagi, że coś z Sonikiem, gdzie on w ogóle jest, co się z nim stało. Dopiero tam później, jak ktoś, Tails się chyba dowiedział i tak potem po kolei chyba każdy wiedział, że Sonic gdzieś się tam rozbił. A w ogóle bardzo dziwna kartenka jest, znaczy dziwna, no jedna z tych znanych, nie? No bo dobra, macie Spagonię, macie to miasto, jest ciemno, wchodzi sobie Emi na scenę i tam nagle spotyka tego, wiecie, jakiego wypchanego kolcami i pazurami Sonika i też go nie rozpoznaje, a przecież tak za nim lata tyle czasu, że no dobra, no mogła się go wystraszyć, bo ciemno było, bo jakiś tam nieznajomy typ wpadł na jej drogę i tam przepraszam bardzo i tak dalej, tego typu rzeczy i ten, i tu takie zdziwko i se poszło po prostu, a tamten już czuł takie załamanie, że no coś mogło z tego być, ale pewnie chodziło tam o to, że po prostu ona jego nie rozpoznała i dlatego był taki smutny. A ja miałem wtedy jakieś takie teorie spiskowe, że chciał się umówić na randkę, a temu bardzo zależało. O nie, najgorzej. No, właśnie. Tak jak kiedyś schizy się miało, to wiecie. Trzeba było to przeżyć samemu. No. Ale co do właśnie, no może dalej właśnie kontynuując odnośnie Sonic Unleashed na PS2. Przyznam szczerze, że troszeczkę teraz tak zwrócę uwagę na interfejs, nie? W sensie na... Dla niektórych to mało istotna kwestia, jak ma tam postać, nie wiem, jakieś życia czy coś. Bardzo mi się podoba, że w niektórych poziomach jest timer na przykład, nie? I nad tym timerem jest ranga. W sensie, że odpowiedni czas na daną rangę. Dokładnie. To mi się bardzo podoba, bo teraz jakby wiesz... Taki niedzielny gracz może sobie zobaczyć, że hej, tu na przykład potrzebuje 2 minut i 15 sekund, żeby zdobyć rangę S, a tu na przykład potrzebuje, nie wiem, 2 minut i 43 sekund. No to muszę szpulować. No. I ogólnie jeszcze chodzi o interfejs, to bardzo mi się podoba ikonka Sonika. Ona jest troszeczkę, mam wrażenie, inspirowana Sonikiem X. O ile to nie jest Sonika X, ten taki niebieski Sonic z białym obramowaniem i... Ikonka? Ciebie, może no? być. Ej, bardzo podobna, faktycznie. Zwróciłem teraz też tak na to uwagę, patrząc sobie przy okazji tutaj na screena, bo sobie zrobiłem. No, na pamionkę. No, żeby też mniej więcej wiedzieć, o czym mówię, żeby nie było, że tak do końca z głowy. Nie coś, no, ja wiem, o co ci chodzi, nie? I pewnie wy też wiecie, co ma nasz Michał
przewodniczący tego nagrania radiowego na myśli, ale no. W interfejsie, co zwróciłem uwagę, to bardzo mi się podoba. Może kiedyś na mnie robiło to naprawdę wrażenie, no wygląda to schludnie, całe menu w ogóle, ale zwłaszcza kiedy chciałem dorwać tą grę, ona była wtedy jeszcze dosyć nowa, to mi się bardzo podobał ekran ładowania. Bardzo mi się to podobało, na tej wersji PS2 i Wii, bardzo mi się to podobało. No dzisiaj to już wiadomo, dzisiaj to jest, no wiadomo, fajne, ale no w porównaniu do tych pozostałych gier, no to chyba ten loading mi się tak najbardziej spodobał. Ja nie wiem czemu w ogóle, ale mówiąc jeszcze o tych właśnie takich ekranowych, takich ciekawostkowych rzeczy, to wiesz co, jak patrzę sobie na wersję PlayStation 2, chociaż to jest w każdej wersji, bo muzyka z menu raczej się nie zmienia, nie? Początek tej muzyki, nie wiem czemu, ale kojarzy mi się troszeczkę, jakby było inspirowane Star Warsami albo czymś takim, wiesz, tak. Tun, 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 tun. Trochę podobny faktycznie. To jest takie, nie wiem, jakby oni się Star Warsami taki trochę. Wzniosły on jest ten początek, nie? Bo, ale widzicie, dobrze skojarzyłeś Star Warsy, bo jak macie mapę, jak mamy wybór plansz, to jest pokazana, no powiedzmy, ta pseudoziemia, ale w tle ten obszar kosmosu, nie? No i może właśnie też z tego powodu mogłeś mieć takie wrażenie, że Star Warsy, no bo w Star Warsach dzieje się akcja w kosmosie, tak? Dokładnie. No, więc dobre porównanie, ale ci powiem, żebym na to nie wpadł, wiesz? Ja nie przez to, że sobie to. Tak też trochę słuchałem tego soundtracku i przyznam, że właśnie natrafiłem na to i wielokrotnie jak odpalałem grę, to tak słyszę tyn, 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 i ja mówię, kurde, no przecież to jest jak z żywca z Star Warsów wzięte, nie? Co to, powrót Jedi? Nie wiem, może Sonic tak naprawdę był od zawsze Jedi, tylko że był w przebraniu. Albo on udaje Lukasa Skywalkera, tylko nie ma miecza, no. A ma swoje buty. Ale przyznam, teraz w sumie się jeszcze wypowiem odnośnie tego, jest jedna lokacja, która mi bardzo przypadła do gustu i tutaj chodzi przez pryzmat wersji PlayStation 2. Nie wiem czemu, ale Shamar jest tą lokacją. Shamar? No. Tak? No nie wiem czemu, tak jakoś bardzo mi się podoba takie połączenie miasta, początku w sensie taki, że są tam jakieś budowle i potem taka pustynia trochę, bo to tak widać takie kamienne te i tutaj piasek się wylewa, więc... Kamienne ruiny, powiedzmy, tak? Tak, dokładnie. Też mi się to podoba. A zwłaszcza ja lubię Chunnan. O! Ten mur chiński, to fajnie to wygląda. W ogóle nawet jeszcze, bo ten główny poziom nie jest do końca pełny, bo jeszcze mamy taki dalszy fragment tego samego poziomu, jak mamy Time Attack. No. Chyba pierwszy czy drugi, to tam jeszcze jest fajnie właśnie zakończony ten poziom takimi właśnie... i jajami tam dalej, nie? Bo w ogóle ja powiem tak, jeśli chodzi o te poziomy z wersji PS2 Wii, ogólnie nie wyglądają one źle, one fajnie wyglądają, takie czysto arcade'owe bym powiedział, nie są długie aż tak, są takie naprawdę spoko, ale po prostu mam nieraz wrażenie, że no właśnie szkoda, że w tej wersji, w tych dwóch wersjach nie ma ani pełnej wersji Mazuri, zastanawiam się dlaczego tego nie ma. No i dobra, może faktycznie nie być tego Empire City, który jest w nowszych wersjach konsol, no bo może miejsca nie brakowało, może podeszli chociażby do tych wersji troszeczkę po macoszemu, albo faktycznie było za dużo miejsca, chociaż nie wydaje mi się, na płycie, żeby tego nie dodać, nie? Wiesz, ja bym widział Empire City na PS2, nawet by to ciekawie wyglądało, nie? Wiesz, ale z tym Mazuri to ja tego nie mogę zrozumieć, kompletnie. No, ja ci powiem tak szczerze, jeżeli chodzi o to, troszeczkę odnoszę wrażenie, że... Znaczy pewnie to jest oczywista rzecz, bo większość pewnie osób teraz w komentarzach zacznie właśnie tutaj triggerować się i spamić klawiszami, że mówię oczywistość, ale mam troszeczkę wrażenie, że jednak ta wersja na PlayStation 2 miała powody, by trochę być trochę tą taką okrojoną wersją, no bo no, nie sądzę, żeby gra tak w pełni się ze wszystkimi detalami, wiesz, zmieściła na PlayStation 2. No gdzie? Nie, tylko chodzi o to, żeby na przykład dodać te, powiedzmy, dwa poziomy, nie no dobra, dwa poziomy dzienne, nie, no to nie no, jeden główny poziom, taki dosyć fajny, zestaw misji. Ciekawe, ile to by zajmowało. No i jeszcze te noce, no to przecież też nie byłoby problemu, żeby to wrzucić. W ogóle swego czasu, jak ja grałem w Unleashed, już tak przechodziłem grę na stówę, tak się zastanawiałem, taki swój pomysł chciałem dorzucić, że na przykład wypuścić do tej gry
takie płytowe DLC, że masz drugą płytkę, wbijasz ją do konsoli, wczytuje się i masz bonusowe jakieś tam dodatkowe poziomy, tak jak to masz w wersji PS3 czy 360, jak pobierzesz sobie te DLC poziomy, nie? Te dodatkowe. Mm-hmm. No to też tak się zastanawiałem, bo wtedy stwierdziłem, że no dobra, ale ta gra ma trochę za mało poziomów, nie? W ogóle tak tych misji, wyzwań, trochę za mało. Wtedy mi się wydawało, ale tak dzisiaj patrzę, to mi się wydaje, że no ten pomysł na pewno by się nie sprawdził, no bo po co gra na PS2 miałabym mieć dwie płytki, skoro przecież po pierwsze ona nie wygląda na aż tak wymagającą, bo zauważyłem już dawno, że na PS2 chyba najmniej się postarali. Wydaje mi się, że graficznie by wyglądał trochę lepiej ten port, a po drugie zubożyli tą wersję względem właśnie tego, że nie ma wsparcia drugiej gałki, a ta w tego typu grach bardzo dobrze się przydaje. Wiem, że na Wii trudno sobie wyobrazić, no nie wiem, celowanie tą kamerą, chociaż nie wiem, na celowanie tym remote'em, nie? Tym pilotem, no to właśnie, kurde, jeszcze też taka drobna rzecz, że jak mamy wybór save'a i tam mamy ikonki, to na Wii możemy sobie wybrać obrazek, jaki chcemy sobie dać, a na PS2 automatycznie nam się pojawia obrazek, który tam save'a symbolizuje, nie? Nie można tego zmienić już później. Bez sensu w ogóle. Takie drobne rzeczy, ale uważam, że tą wersję trochę tak słabo zrobili, ale mimo wszystko mi się podoba, bo fajnie się po prostu w to gra. Jest wygodne sterowanie i w ogóle feeling jest. No, zresztą pewnie większość osób ma też... to były też troszeczkę, mi się wydaje, takie czasy, że nie każdego było stać na PlayStation 3 i w większości po prostu... Nie, no oczywiście. Większość internautów jest jakby, wiesz, przyzwyczajona do tej wersji PlayStation 2 jednak, bo to się na tej wersji jakby niektórzy wychowywali. Można, jeżeli to tak można powiedzieć. Po pierwsze, a po drugie pamiętajmy, że to jest 2008. No to przecież nowa generacja dopiero co tak naprawdę rozwijała się, wchodziła tak naprawdę do dużej ilości domów. Nie każdy jeszcze, tym bardziej w Polsce, nie mógł sobie pozwolić na zakupienie nie dość, że konsoli, nowego telewizora HD, przecież wtedy telewizory HD były bardzo drogie. I po prostu jeszcze gry też nie były tanie. No i po prostu większość tak w Polsce gra na wersji PS2, bo Wii to była egzotyka do pewnego momentu. No i po prostu tak już wyszło. To były czasy, kiedy 2008 to idealnie PS2 jeszcze tam dostawało gry, ale tak już pomału było widać, że gdzieś tam zaczynają twórcy mocno ssać pałkę. Przeginając z niektórymi naprawdę rzeczami, obcinając. Nie, to jest nie bardzo dobre określenie, tu muszę no ci tak, przyznać. No bo kurde, zobacz ile gier od 2007 w porównaniu do tych, no dobra, no nie mówię, że od zawsze były gry zawsze dobre, ale tak jakościowo można zobaczyć pewien downgrade pewnych rzeczy, nie? No. Tak. Jakieś, już nie chodzi o grafikę, ale jakieś takie opcje, ograniczenia po prostu niby z natury technicznej konsoli, co jest bzdurą moim zdaniem. Mhm. No, ale teraz to tak jeszcze w sumie, o, to teraz ja w sumie ci zadam takie pytanie, bo właśnie już wspomnieliśmy o tym buście, co Sonic posiada, tak? Mhm. To ja bym się chciał ciebie zapytać, co ty sądzisz o tym aspekcie, że nie wiem, czy zgodziłbyś się, że w Sonic Unleashed ten boost to jest, nie wiem, najlepszy w serii, że późniejsze gry trochę spieprzyły, za przeproszeniem, ten boost, czy on ma taki, nie wiem, według ciebie... No, co sądzisz na temat boostu Sonica? Dalej mówimy o wersji PS2 Wii? Tak, dalej mówimy o tych wersjach. Dalej o tym. No akurat jeśli doskonale wiecie, a jeżeli nie wiecie, ale przypomnę. Na PS2 i Wii jest ten boost, no jak go tutaj określić? Znaczy nie jednorazowy, tylko taki jednorazowy na chwilę, że się po prostu odnawia z pierścieniami, z przeciwnikami, nie? Tak. Jest na krótką chwilę po prostu. Ja ci powiem, ten boost dużo daje, bo gdyby się grało normalnie biegnąc Sonikiem, no to po pierwsze pewnych punktów ty byś nie zrobił, pewnych rank ty byś nie zrobił bez tego boostu. Ogólnie uważam, że ten boost bardzo dużo zrobił dla w ogóle tej serii, no bo dał zupełnie inne wrażenie, także że nie, Sonic tylko tak sobie biegnie i o, jest szybki, naprawdę bardzo. Włącz boosta, to dopiero się przekonasz, jaka to jest szybkość, nie? Niektórzy tak naprawdę nie wyrabiali, jak próbowali grać w Unleashed, pokazałem niektórym, jak w to się gra i to naprawdę grali bez boosta, bo nie mogli tego ogarnąć, nie? Więc to jest idealna gra na zręczność.
Natomiast dla mnie no, ten bus jest idealny w Unleashed, jest bardzo dobrze ukształtowany, tylko trzeba po prostu umieć, mówię, wyrobić, to jest kwestia tak naprawdę paru godzin, żeby się do tego przyzwyczaić. Później się grach już nie jest taki, nie jest na tyle, może jeszcze w Colorsach jeszcze on działa, ale już później, no w Lost Worldzie nie ma tego, ale później to już jest, nie, jakoś tak w Unleashed zrobił na mnie dobre wrażenie. Może dlatego, że pierwszy raz się tam pojawił i nie wiem, jakoś tak, takie mam przemyślenie. Nie wiem, co o tym sądzisz. To moim zdaniem, no kurde, szanuję bardzo za odmienne zdanie, że tak powiem. Że na czyli przykład, ty nie lubisz. Znaczy, czyli nie lubię. Chodzi masz mi pewne o to, uwagi. Mam właśnie uwagi co do tego, że jednak mimo, że zaczynałem jakby Unleashed wersję, wiesz, PS2, to jednak... Kurczę, ten boost w wersji na PS3 wydaje się taki, nie wiem, że lepiej to jest zrobione, że on tam nie trzeba zbierać tych pierścieni jednak. A widzisz, bo właśnie, widzisz, bo teraz mnie zmyliłeś w temacie, no właśnie nie wiem, czy my ogólnie omawiamy, powiedzmy, całą grę, znaczy, na razie się skupiamy ten, ja tylko tutaj wplątałem to z wersji PS3, ogólnie na razie się na PS2 skupiam i Wii. No właśnie, bo tutaj mnie tylko teraz tutaj zmyliłeś, wplątałem. Bo mogę jeszcze... Bo ja mogę właśnie dodać jeszcze tą wersję z nowszych konsol, ale dobra, nie będę ci przerywał. No, później to tylko powiem. To chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o to. Tak, sorki za to, po prostu tak chciałem. A nie, spoko. A nie, no to jeśli chodzi ci o tą nowszą wersję, no to tam to jest perfekcyjnie rozwiązane. Po prostu trzymasz guzior, zbierasz tę energię, tak? Chyba od pierścieni też zbierasz tam. Tam też zbierasz od pierścieni. Przecież no to, masz tak zwany pasek Ring Energy. No, to, ale no tam, to tam troszeczkę, nie wiem, wydaje mi się, że to ten, ale to się na tym później skupimy. No pewnie. Dobra, a właśnie jeszcze mówiąc o wersji PS2 Wii, co sądzisz o mapce? W sensie tej mapce świata, że tam wybierasz poziomy, na przykład w wersji na Wii masz, i z tego co wiem w wersji na PS2, że masz taką kulę ziemską i tam po prostu wybierasz sobie poziomy, do których chcesz tam wbić. Nie dodaje to realizmu, ale taki daje dodatkowy, powiedzmy, efekt, wiesz, że ty sobie, jesteś wystrzelany w orbitę, wybierasz sobie, gdzie chcesz iść i jak masz fabułę, po prostu tylko wybierasz punkt i ty widzisz, jak tornado leci do tego miejsca, gdzie ty chcesz iść. Z kolei, jeśli dalej idąc schematem grania, no to jeżeli chodzi o tą wersję, no to plansze z samego widoku miast, lokacji, no to też trochę to gorzej wygląda. Przypominają mi się gry tego typu, że mamy jakieś tekstówki i musimy rozwiązać jakieś takie proste, dziwne zagadki, jakieś takie obrazkowe, wiesz o co chodzi, nie? Takie, taka typowa japońszczyzna mi się włącza teraz. Bo właśnie też tego typu gry się tam, takie novel story, coś takiego, nie? No i to tak właśnie wygląda mniej więcej. No, lepiej to wygląda przy wersji nowszej, bo już zwiedzamy sobie konkretnie, mamy taki, powiedzmy, hub world, mini sandboxik. Niektórych to męczy, niektórzy wolą szybsze tam dojście dalej, ale ja lubię tego typu zwiedzanie po prostu. Więc na PS2 i Wii nie wygląda to ciekawie, no ale jakoś grać. No. To wiadomo. To teraz może jeszcze właśnie, wypowiedzmy się może na temat kontrolek. Co sądzisz odnośnie kontrolek Wii i PlayStation 2? Czy jak na dobry początek, w sensie tych pierwszych dwóch wersji, czy według ciebie są one jak najbardziej dobre, czy są bardzo dobrze podstosowane pod swoje jakby te wersje? Czy jednak te kontrolki na samym początku tych pierwszych dwóch wersji, w sensie chodzi mi właśnie o kwadrat, wiesz, o sterowanie. Mhm. Czy jednak późniejsza ta wersja, co została zrobiona, tej X360 i PS3, czy to jednak przyjemniejsze jest sterowanie w tych nowszych wersjach, czy w tych starszych jest tak samo przyjemne jak w tych późniejszych? Bo się cię zapytam, nie grałeś w tą nowszą wersję? Grałem. Grałeś, aha, to znaczy ci powiem tak... Nowszą wersję. Miałem na myśli nowsze konsole, tylko że wszystkie te wersje gry pojawiły się w mniej więcej podobnym czasie. Nie mówię tutaj o wersji PS3 na przykład w Japonii,
czy tam w Europie, bo faktycznie wersja na PS3 pojawiła się w grudniu, nie w listopadzie, ale to wiesz, 2 tygodnie to tam żadna przerwa praktycznie, żaden odstęp czasowy, ale sterowanie na PS2 i Wii, to gdybym miał najpierw powiedzieć o PS2, no jest dobrze wyważone na tym DualShocku 2, bardzo dobrze się gra, powiem szczerze, że nawet no, jeżeli patrząc na to, że faktycznie, no, praktycznie jedyną taką prawdziwą grą 3D z Soniciem to jest Heroes i Unleashed, no to tam w Unleashed mi się, czy ja wiem, czy mi się tam lepiej chodzi Soniciem, bo mam takie wrażenie, że czasami on tak jakoś w momencie jakimś gubi zakręt, gubi jakoś tam, nie wiem, kierunek, no nie wiem, takie czasami mam wrażenie, ale brak tej drugiej kamery, to jest, znaczy drugiej gałki, to mnie po prostu dobija, bo taka gra trójwymiarowa i bez takiej możliwości regulacji kamery, dla mnie to jest jakiś śmiech na sali. Nieporozumienie, tak? Duże nieporozumienie, naprawdę. Sterowanie na PS2 jest spoko, jest bardzo fajne i można fajne rekordy wycisnąć. Natomiast na Wii tutaj już będzie trochę więcej zarzutów. No dobra, no można sobie wybrać zwykłego Wii, czyli trzymamy w poziomie i tam machamy, wiadomo. Druga opcja z nunchakiem, moim zdaniem chyba najwygodniejsze sterowanie, bo możesz jednocześnie i Wiimotem tam do przodu machnąć i sobie tam lecisz przed siebie, Z-ką na przykład przytrzymasz i będziesz miał ślizg. Jest jeszcze Classic Controller, sprawdzałem to i trzeba się przyzwyczaić do sterowania, bo jest trochę inne. No i jeszcze na GameCube, co jest bardzo fajne na Wii, bo można sobie do niektórych gier GameCube'a podłączyć, no, padzika i jest naprawdę bardzo fajnie, ale no gram na Wii, ale nie po to, żebym czuł, no nie wiem, jakoś takie mam zdanie, że dobra, fajnie się na tym GameCube gra, ale tak z drugiej strony wolę wykorzystać pełne możliwości sprzętu i gram ją tak oryginalnie, tak jak powiedzmy producent narzuca od razu, nie? Chociaż wiadomo, to jest opcjonalnie, to każdy sobie może wybrać, nie jest to złe, nie mówię, tylko takie mam wrażenie, ale na Wii jednak te ruchowe sterowanie sprawia problem. Nie zawsze machniesz dobrze, nie zareaguje ci dobrze, wiele razy ginąłem, zwłaszcza w Eggmanlandzie już w ostatnim poziomie i no po prostu aż mówię, się zastanawiam w ogóle, jak ja do tego jeszcze podejdę, bo na Wii tak naprawdę jeszcze nie skończyłem tej gry. A, na Wii, no. Na PS2 dawno zrobiłem, ale na Wii to jeszcze jest trochę praktyki. Czy na tym sterowaniu właśnie ruchowym skończę, czy na tym z GameCube'a, a tym z GameCube'a to też nie jest łatwo, bo trzeba też pamiętać guziki. A jak ma się za dużo sprzętu, to później się to sterowanie myli i robisz przedziwne akcje. No, to jest akurat słuszna uwaga. Znaczy i tak na Wii fajnie się gra, bo jest wiadomo ta odmienność i jest to coś nowego, no ale jednak wiadomo, każdy musi wybrać, tak? No dla mnie jednak najlepiej gra się na PS2. No. Bez ukryć, bez bicia. Bez bicia. No bez bicia. Raczej nikt tutaj nie będzie bił, chyba że ktoś się znajdzie, jakiś, wiesz, psychofan jakiejś tam wybranej wersji, zaraz będzie pisał, że X360 najlepsza, PS2 Wii, gówno, shit i tak dalej. A które takie nie osoby, sprawdza nawet tego. A takie osoby niestety się zdarzają. No właśnie. Ale właśnie, dobra. To teraz może skupmy się na takim aspekcie odnośnie jeszcze wersji PS2 Wii. Co sądzisz o minibossach, albo bossach tam, w sensie, dla mnie to szczerze, nie wiem czemu, ale uważam, że bossowie Werehoga to tak jakby są minibossowie, bo ja bardziej tam zaliczam bossów, wiesz, zwykłego Sonika, ale co, jakbyś się wypowiedział na ten temat, czy co sądzisz ogólnie, no? Ogólnie co powiem o bossach? Minibossach? Mniejszych? Większych? No. Wiesz co? Jeszcze tak wracając właśnie do tych dziwnych ograniczeń, to nie wiem, czy zauważyłeś, ale w Apotos nie ma bossa. No. A chyba na wersji Xboxa 360, czekaj, jak to tam teraz wygląda? Chyba tam był już. No, coś było właśnie, no. Coś właśnie było, nie mówię, mam takie zaniki pamięci teraz. Bo to jest początek gry, to się najbardziej powinno pamiętać. I tam właśnie nie kojarzę, żeby był tam boss, ani dzienny, ani nocny, nie? Ale ogólnie, wracając do tematu, to no bossowie są fajnie zrobieni, aczkolwiek no do niektórych tam można, wiadomo, przywalić i się do nich jak, nie wiem, ciężarek do ciężarka, no, mniejszy do większego, żeby się, nie wiem, odbił.
Ale tutaj właśnie nie wiem za bardzo powiedzieć, pod jakim kątem bossowie mają być interesujący, no bo stanowią jakąś taką inność w rozgrywce, nie są tacy sami, na każdego część wypracowany schemat. Czy są łatwi, to już zależy, bo... To zależy, jak się gra, tak? No zależy, jak się gra, po pierwsze, a po drugie, no wiadomo, na początku nie jest aż tak trudno, chociaż też można, co prawda, po dłuższej przerwie nie grania sobie odświeżyć tytuł, zagrać sobie na przykład w jakiegoś tam bossa, nie pamiętać schematu, no i co, będziesz przegrywał, jak ten Lamus ostatni. No. Na temat, ja ci powiem tak, pytanie ciekawe, ale tak nie wiem za bardzo, jak na nie odpowiedzieć. Czy fajni są? No, fajni są tak jak w każdej grze bossowie, natomiast co tutaj więcej o nich powiedzieć, no mówię, 3 kropki. No, to spoko. No to chciałem się właśnie tak z ciekawości przy okazji przypomnieć temat. Ale czy odczuwasz, nie wiem, może jakieś różnice pomiędzy Werehogiem? I to nie chodzi mi o sterowanie, tylko chodzi o bardziej, nie wiem, taki klimat, nie wiem, może muzyka, może ten, chociaż na pewno będzie tutaj jakaś szczególna różnica. No jest, pomiędzy oczywiście. Wersją właśnie PS2, Wii, a późniejszymi. Nowszymi wersjami konsol. Znaczy no. Różnice, jeśli chodzi o klimacik, właśnie to jest fajne, w ogóle to jest bardzo fajne, że te... ja rozgraniczam tą grę na dwie wersje, właśnie SD i HD. I fajne jest to, że te gry są inne od siebie, bo mają inne levele. Inne levele dzienne, inne levele nocne dla każdego z tych wersji, tak? Z tych dwóch. I po prostu nie masz wrażenia, że to jest ta sama gra. Te same światy, ta sama, powiedzmy, fabuła, to gdzieś tam jest faktycznie podkreślone, ale naprawdę bardzo fajne jest to, że każda wersja jest dostosowana pod możliwości konsoli, ale jednak gdyby tak moja teoria się sprawdziła z przykładem właśnie Mazuri na PS2 czy Wii, ja bym widział ten świat na PS2 i Wii. No wiadomo, kompromisy graficzne muszą być, ale ja bym to po prostu widział. Ja jestem po prostu ciekawy, ile tak naprawdę gra waży, jeśli chodzi o kątem całych danych. Nie jako plik ISO, bo plik ISO to można sobie nagrać tam do 4,4 GB, tylko tak naprawdę ile ta gra waży, bo mi się wydaje, że po prostu nie było czasu na dopakowanie pozostałych rzeczy i po prostu pewnie pominęli Mazuri i dodali tam tylko bossa, który no... za łatwo przechodzisz ten trzeci czy tam drugi kontynent, w zależności jak się przejdzie, nie? No tak. No, to jest śmieszne. No. Co byśmy mogli jeszcze powiedzieć odnośnie wersji PS2 i Wii? Czy chciałbyś coś dodać, czy może jest coś, co pominąłem? I fajnie było... Co mógłbyś pominąć i co by fajnie byłoby jeszcze o niej powiedzieć? Już tak wyprzedziłem twoje myśli, bo wiedziałem, że to powiesz. Ja ci powiem tak. Wersję PS2 najbardziej sobie cenię właśnie z tego powodu, że to była moja pierwsza styczność w ogóle z samą grą. No wiadomo, no kiedyś mi się tak strasznie podobała graficznie, bo wiecie, ja miałem tylko PS2, no to ja tylko przez samą tą konsolę mogłem odkrywać te gry, ale naprawdę, dzisiaj tak sobie wspominam i bardzo fajnie przy tej grze spędziłem czas, chyba 2 razy ją przechodziłem w pełni. Za pierwszym razem, no dobra, zrobiłem na 100, ale save'y straciłem i drugim razem już tak na normalu mam save'a na karcie i naprawdę jak zdarzy się okaza, to sobie włączam i tam parę poziomów przejdę. Ale jest takie wrażenie, że w tej wersji na PS2 i Wii niechętnie się wraca do tych nocnych jakoś tak poziomów. Mam takie wrażenie, że do tych nocnych, no to chyba że, ale najczęściej wraca się właśnie do tych dziennych. No. Może właśnie dlatego, że tam się zasuwa Sonikiem, a nie jakimś tam dziwnopodobnym stworem sonikopodobnym. Normalnie nostalgia, tak. Bo wiecie, Sonic, a Werehog to już, no boś, coś złego. Tak, coś złego. Wcale nie jest to nic złego. Inny gameplay, troszkę mi się wydaje inspirowany God of War'em. Ale na też tak odnoszę takie wrażenie, szczerze. Bardzo podobny jest gameplay. Te rozciągliwe ręce, zbieranie orbów, upgrade'y. Taki trochę pseudomroczny klimat jest podobieństwo. I dlatego troszkę ta gra dostała takie niskie oceny, nie takie złe. Przynajmniej nawet wersja PS2 i Wii dostała wyższe oceny niż wersje nowszych konsol, nie? Więc po prostu ciekawe why, nie? No, ale zaraz też o tym właśnie powiemy, nie? No i tak wracając do tej wersji, to naprawdę, jak chcecie sobie zobaczyć troszkę
łatwiejszą wersję gry, to polecam właśnie albo na PS2, albo na Wii. To tak jak mówię, wolicie. Macie Wii, bierzcie Sonic Unleashed, macie PS2, bierzcie Sonic Unleashed. I tak jest to jedna i ta sama gra, różni się tylko tym, że na Wii jest troszeczkę ładniejsza. I to tyle. Tam się przynajmniej Sonicowi kolce tak fajnie, nie wiem, nie falują, tylko tak troszeczkę się ściśniają. Na PS2 wygląda, jakby miał jakby miał krzaki na głowie. A no. Może Mac, no wiesz, nie wiem, może Sega stwierdziła, że o, w wersji na PS2 zrobimy tak, że Sonic jest, nie wiem, fanem jakichś lasów albo ten, przyrody. Tak, i będą same poziomy w lesie. Ej, to by było no. Ciekawe, co jak co. No, taki quick time event, zeskakiwanie z gałęzi na gałęzi, trzęsienie ziemi i gałęzie spadają, musisz szybko zareagować, nie? No. W ogóle jeszcze, nie wiem, czy właśnie pominąłeś jedną rzecz, to jest pierwsza gra chyba w serii, gdzie jest użyty quick time event. A, no rzeczywiście, nie brałem tego pod uwagę szczerze, dobrze, żeś teraz tutaj zwrócił na to uwagę. Tak, i wygodniejsze przeskakiwanie z poręcz na poręcze. W Heroesach było to rozwiązane tym, że wybierało się kierunek i tam skok, a na PS2, Wii czy tam PS3 czy C60 możecie sobie bumperami wybierać stronę i jest to fajne. Ale jeszcze jedna uwaga właśnie co do wersji PS2 i Wii, bo tam jest najmniej właśnie takich smaczków tego typu, bo ja lubię ogólnie poziomy z poręczami, z Sonikiem. Nie wiem, dlaczego tak mam. Nie wiem dlaczego, ale strasznie żałuję, że na PS2 przy ostatnim bossie jest taka jedna sekwencja, gdzie jest zmiana tych poręczy, a wcześniej nigdzie ich nie było. Tak macie widok gry, powiedzmy, za pleców i macie trzy poręcze i po prostu tylko zmieniacie sobie stronę. Tego na tej wersji SD nie było. No tak. A tylko przy ostatnim bossie, wytyfy. To jest zastanawiające. No, dokładnie. I no i myślę, że to tyle. Jeżeli chodzi o wersję PS2 i Wii, tak? Tak, tak więc o to chodzi. Jeżeli doszliście teraz do... Czekaj, bo ja to oczywiście jak będę montował, to wytnę niepotrzebne jakieś tam rzeczy, co wiesz, na jakieś nasze wpadki. 43 minuty żeśmy przegadali o wersji PS2 i Wii, więc myślę, że teraz przejdźmy już do tych nowszych wersji PS3 i Xbox 360, czyli wersji HD, bo wersję SD już mamy praktycznie, można by powiedzieć, że omówioną, no bo wiadomo, no szczegół po szczególe, no nie będziemy tutaj omawiać, że o, Sonic na przykład w wersji na PS2, nie wiem, uśmiechnął się, a w wersji na PS3 zrobił derp face'a, załóżmy, albo coś takiego. Nie, fajnie by było zrobić, gdybyśmy już może już byśmy dodali tylko to, co charakteryzuje tę wersję, bo muzyka jest ta sama. I no wiadomo, różnice tylko, tak, no bo w zasadzie co w tej grze może się zmienić. No. Do tego będziemy dochodzić. Ale właśnie, teraz przejdźmy do HD wersji, czyli PS3, Xbox 360 i teraz ja powiem szczerze, że tak jak wcześniej przypadkowo, jeszcze raz za to przepraszam, wszedłem z wersją PS3 z takim lekkim porównaniem na samym początku, prawie że, to teraz powiem wam szczerze, ja gdy grałem w wersji na PS2, mimo że tak już mega zapomniałem, bo ja ostatni raz odpalałem wersję PS2, żeby nie skłamać, pod koniec ubiegłego roku, to było w grudniu 2017, więc to tylko tak z głowy też mówiłem, ale częściej grałem właśnie sobie w wersję na PS3 i teraz, żeby mnie nikt źle nie zrozumiał, mimo że wersja PS2 jest dla mnie bardzo nostalgiczna, no bo ja zacząłem grać w Unleashed'a zanim jeszcze miałem PS3, więc to też jakby, wiecie, no liczy się jako taka nostalgia, mimo że wersja PS3 i Xbox 360 naprawdę bardzo dużo nowości moim zdaniem wprowadziły i tak lepiej urozmaiciły sterowanie moim zdaniem jednak. Mhm, to się zgadza akurat. To nie mam zamiaru w żadnym wypadku, żeby nie było cisnąć, bo no, uważam, że wszystkie te wersje są bardzo dobre moim zdaniem i mają swoje jakby tam smaczki. I dokładnie mam to samo zdanie. Ale właśnie teraz skupiając się na wersji PS3, no i co tutaj można powiedzieć? Nie wiem czemu odnoszę wrażenie, że wersja PS3 troszeczkę ma zmienione, znaczy
cutscenki i tak dalej, wiadomo, że wszystko się opiera na tym samym, ale mam wrażenie, że to troszeczkę inaczej jest przedstawione jakby w wersji HD, a inaczej w SD, że w SD na przykład, nie wiem, czy... Może, że tak powiem, źle zwróciłem uwagę, ale często jest tak, jak załóżmy wchodzi się do poziomu i no. jest ta wiadomość od chipa na przykład w wersji SD. To nie wiem czemu, mam wrażenie, że chyba z wersji na PS3 było to już w trakcie poziomu on coś tam gadał. I że nie było tego takiego ekraniku z chipem. Nie wiem, mogę się mylić co do tego, bo to z głowy akurat mówię już. Że nie było tego tekstu, co tam trzeba było go przewijać, nie? Tak, tak. Na PS2, a w tej nowszej, dla mocniejszych konsol, tak? Mhm. Nie mówmy, że nie. Kurde, jak to właśnie wyglądało? Bo tam nie było żadnego tekstu tego. Nie no, było coś tam. Było tylko już, było w Hubwordzie. No tak, to chyba było właściwie w... Nie wiem właśnie, czy w wersji PS3, czy wersji PS2, w sensie tej SD, ale na przykład, no, tam bardziej były cutscenki takie, że w trakcie już się wszystko działo, a w wersji PS2 czasami na przykład jak się spotykało NPC albo coś, to był jakby screen z tą postacią i tam tylko tekst się pojawił. A nie, tak, dobrze mówisz, tak, tam już był widok na postaci, co ona tam po prostu mówi. No. I różne emocje były wyrażane, to się sprawdza, prawda, to tak. No. No, o to chodzi, to tak. I no co możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o wersję PS3? No przede wszystkim, jak wszyscy słyszymy, HD, czyli innymi słowy, poprawione tekstury, w ogóle wszystko zupełnie inaczej wygląda, znaczy te poziomy... Wyższa rozdzielczość. Wyższa rozdzielczość, dokładnie. I ma to oczywiście swoje plusy, bo patrząc na niektóre poziomy, teraz tak porównując, jakbyśmy mieli takimi być, powiedzmy, krytykami, o ile to dobrze w ogóle sformułowane jest, to no wersje HD, wiadomo, mają bardzo przyjemne smaczki. Chodzi o to, że na przykład, nie wiem, Werehog, w ogóle postacie moim zdaniem bardzo ładnie wyglądają, ale wiadomo, to nie ma też co się dziwić, skoro to są wersje HD, Xbox 360 i PS3, tym bardziej, że wystarczy, nie wiem, mieć jakąś przechwytywarkę czy cokolwiek, i to jeszcze naprawdę bardzo dobrą i gra normalnie, no niszczy po prostu oczy, nie? Z tej piękności, że tak powiem. Ja ci powiem nawet, że graficznie, jak ja widziałem pierwsze gameplay na YouTubie, jeszcze w rozdzielczości takiej, no niezbyt, no nie powiem, żeby to było wtedy 4K, no. Jakieś 1080, tam 720, tylko mniej, ale zwrócić... No dobra, grafika robi do dzisiaj wrażenie, bo w pewnych miejscach to jest dla mnie najładniejsze na konsole teraz. Obok Forces, ale o tym to tam już możemy ewentualnie na koniec dopowiedzieć. No. Ale fizyka. W 06 wygląda to nawet super. Ale w Unleashed, to jest pierwsza półka, odpadające elementy czegokolwiek, i jak to wygląda w ruchu, jak to się zachowuje, no to istna poezja, aż nie wiem, jak to dalej wyrazić, nawet jeszcze drobny smaczek w wersji HD, że biegniemy sobie po ścianie i troszkę tak faktycznie Sonic przylega do tej ściany, ale tak nieco się wygina, żeby utrzymać tą równowagę na tej innej powierzchni niż przy której, no, jest do niej przyzwyczajony, tak? I po prostu na gruncie, rzeczowo mówiąc. No to naprawdę graficznie wygląda fajnie. Nie pamiętam teraz, jak to wyglądało, czy na PS3 przypadkiem nie ma czegoś takiego, że ta gra jest zablokowana do 30 klatek, a na Xboxie nie. Czy to było tak, że na tych dwóch wersjach było co prawda podobna ilość klatek? Ale gdzieś tam było co prawda gorzej, chyba bardziej chrupało mi się wydaje na PS3 trochę, nie jestem pewny. Wiesz tak co? Poza tym w ogóle w tej wersji PS3 się nie orientuję, bo tak naprawdę nie miałem z nią do czynienia, ale słyszałem opinię, że na PS3 trochę jeszcze tak gorzej się w to gra. Przynajmniej nie wiem, jeżeli ktoś tam testował dwie wersje HD, no to nie wiem, znaczy nie jestem pewny. Ja ci powiem tak szczerze odnośnie tego, nie wiem, to prawdopodobnie jest zasługa tego,
YouTube'a i wiadomo, przechwytywarek i tego, jak ktoś nagrał, ale ja czasami odnoszę wrażenie, że ten gameplay spokojnie byłby w 60 FPS-ach. No oczywiście. Że to tak nie miałoby raczej z tym żadnych problemów, bo czasami widać, że gra jest bardzo płynna. Chociaż... Ja mam wrażenie, że ta gra śmiga normalnie w 60 klatkach, tylko po prostu przy wielu mi się wydaje, że po prostu przy tak zaawansowanych pewnych czynnikach programistycznych to się po prostu nie udało tego zrobić w 60 klatkach. Przy takich prostych lokacjach jest odczuwalne, czy tam ewentualnie, nie wiem, 50, nie znam się na tym, ale ludzkie oko naprawdę potrafi to odczuć, że jest 30 klatek, ale nie jest to tak przeszkadzające, nie? Mhm. No ale jednak mówię, tutaj tym bardziej, że ta wersja jest bardziej wypasiona, no to gdzieś jednak nie ma ideałów, nie? Tym bardziej na PS2 i Wii, gdzie też, no dobra, można sobie wybrać te odświeżanie, ale i też nie jest idealnie po prostu, tak? Gra była robiona po prostu po to, żeby ona po prostu wyszła, normalnie śmigała i tyle, a nie żeby tam, wiesz, prześcigiwać, która wersja lepsza. Tak, tak. W zasadzie. Ale wiesz co, powiem ci, że nie wiem, czy to jest wina kolesia, który jakby wrzucił swoje nagranie na YouTube'a, ale właśnie zdążyłem sobie zobaczyć gameplay Jeżołaka z wersji PlayStation 3. I powiem szczerze, czasami odnoszę wrażenie, właśnie mówię, to daję takie podkreślenie, nie wiem, czy to jest przez to, że on to tak nagrał, czy tak po prostu jest, ale momentami poziom Jeżołaka ma małe ścinki, malutkie, takie, no, takie dosłownie milisekundy ścinek. Może być, że nagrywarka gubiła framerate. No, bo tak zwróciłem na to uwagę, że czasami jest tak, że na przykład jak on skacze, załóżmy z platformy na platformę albo z tej poręczy, żeby tam się złapać, bo on jest teraz w tym poziomie takim, nie wiem, zegarowy trochę, nie pamiętam jak on się nazywa, to są takie... Spagonia, po prostu nocny. No. I między innymi troszeczkę odnoszę wrażenie, że jak skacze, to czasami jest tak, że jakby, wiesz, jeżołak skoczył, taka stop klatka i nagle dalej leci, nie? Mhm. Ale to no już... może coś ma tam zrypane, nie wiem. Ale właśnie nie wiem, dlatego też się nie chcę za bardzo wypowiedzieć. Być może ktoś mnie poprawi w komentarzu, bo ja tylko komentuję też to, co przy okazji widzę, bo sobie tutaj odpaliłem bez w ogóle żadnego głosu, żeby też tutaj zwrócić uwagę na ten. Ale co do tego, moim zdaniem, jeżeli chodzi o wygląd poziomów, to tutaj bez dwóch zdań wersja HD po prostu chyba zniszczyła, moim zdaniem. Zniszczyła wszystko w tamtym czasie, naprawdę. Te oświetlenie, takie niektóre tekstury wydające być się trójwymiarowe, nie? Mm-hmm. Tak z daleka, jak się na to patrzy. Ja się zastanawiam w ogóle, bo w siódmej generacji jest taka właśnie tendencja do tego, że są te tekstury płaskie, bo one nie są tak naprawdę trójwymiarowe, ale one tak fajnie naśladują ten trójwymiar, piasek, cegły, jakaś, nie wiem, nawet w Spagonii, jak mamy jakiś tam chodnik, wydaje się być każdy z tych obiektów trójwymiarowy, z daleka. Woda może niekoniecznie, ale no też prawdopodobnie, nie wiem, w swoim czasie ta woda robiła wrażenie. Te tekstury wszystkie, nie? Ale to, zastanawiam się po prostu, bo fajnie to wygląda, jak to świeci. Mhm. I są czasami takie dziwne jakieś moje odchyły, że w tych grach właśnie tego typu, wydaje mi się, że te tekstury są zbyt mokre. No, takie mam wrażenie po prostu w tych, nawet w Sonic Unleashed to zauważyłem, że nie jest jakoś tak idealnie sucha, tylko tak wydaje się być, że ona jest taka mokra w niektórych miejscach, zbyt świeci po prostu i dlatego może być takie wrażenie. No, a właśnie co do tego jeszcze, bo przy okazji tutaj sobie patrzę, powiem ci szczerze, taki mówiąc właśnie o tych graficznych elementach wersji HD/SD, to powiem ci szczerze, że jak tak patrzę sobie, to odnoszę troszeczkę wrażenie, nie wiem czy to przez pryzmat tego, że mało oglądałem Talesa z wersji SD, znaczy mimo, że on się tam pojawiał, ale mam wrażenie, że w wersji HD on jest jakiś wyższy trochę, że tak jakby urósł, nie? Że tak w wersji SD troszeczkę zrobili takiego, nie wiem, coś na rodzaj klasycznego Talesa. Mimo, że wiadomo, że oni między sobą się mega różnią, to jednak tak wiesz, że wzrost taki jest inny zupełnie. A dziwne, ja właśnie tego nie odczułem w ogóle. Ja odczułem, patrząc na cutscenki, że Tales jest, wydaje mi się, że wyższy trochę
wersji HD. Tylko że cutscenki są tak naprawdę z wersji HD robione, nie? Ale żeby tam, powiedzmy, była jakaś, chyba że obraz był na tyle rozciągnięty, że po prostu mogłeś takie wrażenie zauważyć. Nie wiem. Ale teraz też powiem właśnie odnośnie, jest jeden ulubiony mój poziom, który, znaczy, też go lubię w wersji, o ile on się pojawił, mam nadzieję, że teraz nie palnę głupoty, ale jest poziom w wersji HD, który mi się bardzo podoba i nie mam teraz pewności 100%, czy on pojawił się w wersji SD, a mianowicie Holoska. Czy jakoś tak to się nazywało? Ogólnie, ten zimowy poziom. Nie no, zimowy się pojawił. Bardzo mi się on podoba w wersji HD. Moim zdaniem, też jak mi się podoba. Widziałem... O, cholera. On bardzo pięknie wygląda. O kurde, tam to już w ogóle fajnie to wygląda. Chodzi ci pewnie o te lodowe elementy gdzieś tam w planszy, tak? Tak, o to ci tak, chodzi, tak. Że to fajnie świeci. No, to jest piękne. Albo w ogóle tym bardziej, jak się założy słuchawki i się posłucha, jak tak chrupie ten śnieg. Ta, o kurde. Panie. I zwłaszcza jeszcze, jak ten zimny wiatr tak fajnie podmuchuje, no to już w ogóle. Ale to wtedy... Czujesz jakbyś grał gdzieś tam na Alasce, czy co? Ale nie, naprawdę, to moim zdaniem w ogóle w wersji HD jest bardzo fajnie, te dźwięki i tak dalej, to naprawdę jest bardzo fajny sposób zrobione i to się nawet czasami... odczuwa trochę taki realizm w takiej gierce. I przyjemnie się w to gra. No, dokładnie. Tak, to się zgadza. W ogóle każdy poziom fajnie wygląda na tej wersji HD. Chun-Nan jest bardzo fajny, fajnie zrobiony, detale. Spagonia. Jedna rzecz na temat wersji HD, zwłaszcza poziom dzienny. Jesteście sobie przy wieży zegarowej, przy tym QTE, nie? No. Tam się wciska guziczki i później zjeżdżacie na dół. Widzicie tło tych pieprzonych domów, ile ich jest. I teraz zobaczcie, ile tych obiektów konsola wyświetli. Co prawda nie są takie zaawansowane obiekty, bo tam nie jest jakaś jedna imitacja domku, druga pomnożone razy ileś. No. Ale i tak świetnie to wygląda, ten zjazd z dołu. To jest tak... epickie. Po prostu, jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, to normalnie mi... tak mi szczena opadła, że no. Myślałem, że będę miał pełne gacie. Naprawdę świetnie to wygląda, no. Dzisiaj też robi to fajne wrażenie. Dokładnie. No, tak jak każdy poziom. Szamar, to chyba mówiłeś o tym, gdzie zaczyna się miastem, a kończy się gdzieś tam w jakiejś tam pustyni, tak, nie? Tak, tak, to tak. Właśnie to było w HD. O. O proszę. To właśnie było w HD, bo w SD też się zaczynało w jakichś tam ruinach, ale to praktycznie przez cały czas było w pustyni. Na pustyni, przepraszam. Mm-hmm. No. No więc mówię, każdy z tych poziomów w HD naprawdę fajnie wygląda. No, oczywiście Mazuri, którego nie było w wersji SD, no i oczywiście Empire City, ekskluzywny tylko dla PS3 czy 360, takie powiedzmy podobne miasto jak w tym Speed Highway w Sonic Adventure, czy no może nie będzie to idealne określenie, bo to miasto jest zniszczone, ale Crysis City 06. O, Crysis City. Idealne porównanie, ale... Czyli ta muzyka, zwłaszcza tam, w dziennym poziomie, to jest... Mówię... Dająca tempo, zwłaszcza jak zapierdzielałem przed siebie, no to idealnie się wpisuje. No. A właśnie jeszcze co do tego, co chciałem powiedzieć. No właśnie, a powiedz mi... Quick time eventy odnośnie wersji HD, w sensie, że takie, że na przykład, nie wiem, załóżmy, masz skoczyć z Sonikiem, załóżmy z jakiejś tam platformy na platformę i co sądzisz o tym, że na przykład musisz tam w bardzo szybkim czasie wcisnąć, nie wiem, w przypadku wersji PS3 XX kwadrat załóżmy, albo XX trójkąt, co o tym sądzisz? Według ciebie to jest... To jest... No, mów. Czy dla mnie to jest problem? W wersji PS2 i Wii nie było tego dużo, tam te kombinacje, więc tam bardzo można było się spokojnie nauczyć sekwencji. W nowszych wersjach konsol wygląda to tak, że tam też musimy zapamiętać pewny schemat guziczków, ale już tam jest faktycznie troszkę takie większe napięcie, zwłaszcza w bossach trudniejszych. W ostatecznym bossie tam jest też dosyć dużo tego, naprawdę trzeba się nasilić.
Zwłaszcza przy ostatnim bossie, jak musisz tam 40 razy wcisnąć X czy tam kwadrat, żeby tam go ostatecznie dobić. To jest najgorszy moment chyba w tej grze. No i jeszcze w wersji HD, w ogóle jeżeli chodzi o pojedynek w nocnym, to możemy dokończyć, znaczy wykończyć finisherem jakiegoś tam kutafona. No i właśnie chyba na tym się w ogóle nie skupiliśmy w naszym podcaście, że styl grania nocnym jeżołakiem, jeżeli już... Będziemy mogli to teraz poruszyć, tym bardziej, że raczej nikt nie będzie widział problemu, żebyśmy też od czasu do czasu wrócili, wiesz, z porównaniem z wersji SD, HD, bo to i tak też moim zdaniem będzie spoko. To już będzie szybsze porównanie, bo tam już będziemy mieli po prostu jasno określone, co i jak, nie? Dlatego to też dobrze, że żeśmy to teraz zostawili, żeby, wiesz, też nie było. Pauza. Tak, to już praktycznie będzie, powiem szczerze, na koniec. I mówię, po prostu gra jest fajnie zbalansowana pod tym względem, tak? Ale wydaje mi się, że po prostu w tej wersji SD jest więcej poziomów nocnych, co no niektórym się to oczywiście może nie podobać, no bo wiadomo, jest to nudne trochę dla niektórych, a w wersji HD to już jest tak bardziej wyważone pół na pół. No tak. Każdy może sobie wybrać i po prostu, no mówię, no tam jest o tyle fajnie, że możemy sobie gromadzić te kolekcje medali, możemy sobie gromadzić kolekcję tych przeróżnych znajdzie, które mamy na drodze i tam to po prostu fajnie wygląda, bo mamy taki pełniejszy świat, nie? A na PS2 to mamy taki szczątkowy, nierozwinięty do końca, ale też, mówię, nie najprostszy, a w wersji HD bardziej taki adventure. O. No tak, adventure'owy. O, właśnie. Adventure'owy. A no. Teraz powiedzieć ci, co jeszcze mi się bardzo podoba w ogóle w wersji HD? To może być malutka taka rzecz, która pewnie większość będzie się śmiała w komentarzu, ale nie wiem czemu, ale strasznie mi się podoba, jak jest, załóżmy, zakończenie poziomu. Wiesz, jak masz tam, nie wiem, Sonic Stage Clear na przykład, to bardzo mi się podoba, że na przykład jest taki prostokąt albo banerek z, załóżmy, jeżołakiem albo z Sonikiem i jest tam takie, wiesz, w HD wersji... No, HD zdjęcie Sonika, nie? I Werehoga. To mi się, nie wiem czemu, tak strasznie przykuwa moją uwagę i podoba. Szczerze. Myślałem, że powiesz co innego, ale okej, okay, no myślałem, że coś tam więcej powiesz, no ale spoko, nie no, ikonki są fajne, bo nie powiem, to jest taka drobna rzecz, ale też bardzo fajne jest rozwijanie postaci w wersji HD, bo Sonikiem nie mamy dużo opcji, ale jak mówię, fajnie go sobie upgrade'ujemy, to możemy dłużej mieć boost, no i chyba tam, z tego co pamiętam, dłuższy boost był i chyba jeszcze, kurde, nie pamiętam drugiej opcji, bo tam były tylko dwie rzeczy. No, a w nocnym z kolei, no to tam już, wiadomo, była wytrzymałość, moc uderzenia, pasek zdrowia się wydłużał, co tam jeszcze, jakieś tam chyba, bo nie, kurde, nie pamiętam. Za dużo tego jest. Ratujcie, nie? No. Przypomnij mi jeszcze, a czy wersja PS3, w sensie HD, wersja HD, Xbox 360, PS3, było coś takiego na przykład, że gdy się kończyło poziom, to w tych dwóch wersjach miałeś coś takiego, że mogłeś wybrać sobie, załóżmy, levelowanie, jak było levelowanie Sonika, czy tam też jeżołaka, to, że mogłeś na przykład wybrać, co możesz sobie wylevelować, bo ja tak zwróciłem trochę na to uwagę, bo widzę przy okazji gameplay, że tam mogłeś, nie wiem, chyba speed coś, albo coś tam innego wybrać. Aha, prędkość, aha, to znaczy tam w wersji SD nie było opcji upgrade'owania normalnego Sonika, upgrade'owało się go tylko tak w, no, przy tych, jak to się nazywa, przy tych misjach dodatkowych, jak tam się wiesz, tutoriale po prostu, jak robisz, no. To powiedzmy mniej więcej go levelowałeś, a w tym a z nocnym to już tam miałeś, wiadomo, po kolei taką tarczę i tam obracałeś ją i więcej tam zebrałeś, tym kolejnym tam jakiś tam fajny feature otrzymywałeś, a w wersji HD sobie tam wszystko dobierałeś, ile tam expa zebrałeś i po prostu poprzez jedzenie czegoś mogłeś zarabiać expa pod no i chyba też normalnie grając, niszcząc przeciwników i tak dalej. No, więc tutaj akurat w wersji HD po prostu jest to bardziej usprawnione, nie? Lepiej po prostu to wygląda na tamtej wersji. A PS2 i Wii to jest taki, no mówię, tak jak mówiłem wcześniej, to jest taki
podstawowy experience samą grą. No dobra, a tak jeszcze zahaczając, a czy podczas jakby grania, nie wiem, bo ty nie grałeś, nie? Czy ty tam obserwowałeś bardziej gameplay z wersji HD? Nie, no przecież ten, znaczy, a o czym mówisz konkretnie teraz? Chodzi mi teraz o te jakby, nie quick time eventy, tylko po prostu eventy, te takie zadania poboczne. Czy uważasz, że nie wiem, wersja HD ma jakieś takie ekskluzywne, że na przykład jakieś wyróżniające się, których w wersji PS2 na pewno nie było, czy wszystkie nie, są no, takie same i w obu nie, wersjach? Nie, są zupełnie inne zadania. Są zupełnie inne zadania, tak jak poruszyliśmy wcześniej, to są zupełnie dwie inne gry, więc zestaw misji, pewnych wyzwań i tak dalej, jest tego znacznie więcej. Nie wiem, przykładowe zbieranie pierścieni, wyzwanie z hot dogami jest bardzo trudne na wersji HD, to jest bardzo trudne, zwłaszcza w Eggmanlandzie, jak jeszcze tym bardziej zbiera się trofea, czy tam osiągnięcia, to już w ogóle jest przerąbane. I co ciekawe, niektóre misje albo nam w ogóle nic nie dają, takie na przykład znaleźć chłopca uwięzionego gdzieś tam na wieży zegarowej i musisz z dołu na górę się tam dostać, żeby go tylko uratować. I nic z tego nie masz praktycznie. Tylko to, że po prostu odhaczysz sobie jedno zadanie. Ale tak teraz właśnie, no skoro się już różnią, to co sądzisz? Czy uważasz, że w wersji SD, nie wiem, były te misje takie poboczne sprawiedliwsze? Czy wersja HD ma lepsze misje? Czy byłbyś w stanie tutaj i z jednej, i z obie wersji wymienić jakieś takie twoje ulubione, jakieś takie przesadzone, albo najgorsze, albo takie kompletnie, zupełnie niepotrzebne poboczne misje? W SD wersji o tyle było fajne, że jednak już poznałeś jeden wachlarz misji dla dziennego i nocnego Sonika, to później to już dokładnie się to powtarzało, tylko po prostu na innej planszy. Z kolei na wersji HD to tam już była o tyle ciekawa rzecz, że też robiłeś pewne rzeczy podobne, ale jakoś tak ciebie może nie tyle co wkurzały czy męczyły, to po prostu dawały ci taki przedsmak jakiegoś takiego, powiedzmy, nie wiem, wyzwania, bo niektóre misje poboczne naprawdę są trudne. Nie powiem ci, które były przesadzone czy nie, bo naprawdę było ich dużo. Pamiętam, że w Empire City nocnym, jak się wykonywało tam kilka zadań od takiego śmiesznego typa, który tam ci, powiedzmy, doradzał w sprawach miłosnych, był tam taki gostek, taki łysawy, taki, nie wiem, dziwnie się w ogóle ubiera. Louis się nazywał, coś takiego, nie pamiętam. To tam było coś takiego, że w Empire City nocnym, ogólnie sceneria jest taka, że jest się na tych dachach wysokich budynków i tam generalnie, jak zrobiłeś jakieś zadanie, to później ci tam dawał jakieś porady śmieszne na temat, powiedzmy, spraw sercowych, nie? I tam pewne rzeczy były śmieszne. Także no, dla mnie to było śmieszne, się strasznie śmiałem z tego, jak ogrywałem to po prostu. Także ja nawet nie wiem, czy ty przeszedłeś całą tak, powiedzmy, grę mniej więcej. Wiesz co, do końca nie miałem jeszcze, wiesz, jakby tak okazji przejść, ale mówię tak z tego, co też obserwowałem na YouTubie i z tego, co tak trochę zapamiętałem, tak patrząc sobie na to wszystko. Aha, czyli po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, nie, może nie, że dużo nie pamiętasz, ale po prostu tam, no nie wiem, liznąłeś trochę, tak? Liznąłem trochę, tam szczątkowa jakaś, wiesz, coś tutaj zostało z tego, co grałem. Ale aha, tak, takie coś. Odnośnie tego jeszcze, mapa świata. Ona, z tego co pamiętam, w wersji HD uległa zmianie. Że chodzi o to, że jak w wersji na PS2 i Wii mieliśmy tą taką planetę, to chyba w wersji HD mieliśmy taki świat bardziej, taki, że mogłeś tam wejść do bramy czy tam do czegoś. Tak, tam już wiadomo, w wersji wiadomo SD, no to tam miało się świątynie, a już w wersji HD miało się Hogwarty i to bardzo fajnie się zwiedza, a zwłaszcza jeszcze do... Poczekaj chwilę, Michał. Poczekaj. Dobra, jestem. No. Jeszcze nie wiem, nie dopowiedziałem? Nie. No. Pierścieni, system takiej waluty w grze.
No i bardzo lubię właśnie w tego typu grach właśnie taką walutę, że mogę sobie, postaram się, pozbieram sobie, to później będę miał wiadomo coś więcej, coś lepiej, nie? Także to jest fajne. No, to jest akurat prawda, ale właśnie mi się, mówię, bardzo podoba to, że jakby wersja HD trochę to tak usprawniła te hub worldy, że to już nie jest jakby taka, wiesz, planeta, jak to było tam w wersji PS2 czy Wii, tylko to już mamy takie hub worldy, nie? Tylko już część świata po prostu. No, dokładnie, że to tak trochę, czuć taki klimat właśnie, no nie wiem, Adventure Sonica. Bo te gry są bardzo do siebie podobne, zresztą tak jak można się dowiedzieć, że w Japonii ta gra inaczej się nazywa. Sonic World Adventure, a nie Unleashed. No. Bo w zasadzie nawet Unleashed średnio pasuje do tej gry. World Adventure naprawdę bardzo dobrze pasuje. Mhm. Więc nie wiem, dlaczego nazwa gry została zmieniona tutaj dla nas zachodnich wyżeraczy chleba. Nie wiem dlaczego. Nie mam też zielonego pojęcia, ale no. Co do tego, czy teraz tak trochę pytanie z czapy będzie w sumie. Czy nazwałbyś ogólnie Sonica Unleashed, nie wiem, Soniciem Adventure 3? Czy byś podstosował to pod wersję, pod serię Adventure, czy ogólnie według ciebie to byłaby dobra kontynuacja serii Adventure? Tak szczerze. Szczerze mówiąc i tak i nie, bo 06 w pierwotnych zamiarach miało być takim Adventure 3, no ale wiadomo jak wyszło, Sonic the Hedgehog z 2006, no nie sprawdził się, czy tam 2007, jak kto woli. Ale faktycznie Unleashed ma dużo wspólnego z Adventure. Inna formuła troszkę, bo mamy ten podział na dwa gameplaye, ale no, tak ci powiem osobiście, to, znaczy, bo wiecie, bo Adventure to tak kojarzy się bardziej z tym, że mamy podział na jakieś tam określone inne postacie, a nie alter ego. Tam każdy ma zupełnie swoją inną mechanikę. Co prawda w Unleashed też można to zauważyć, że tam Sonic dzienny biegnie, a ten nocny bardziej, więcej, lepiej nawala. Ale ja już mówię, tak odniosłem wrażenie, grając już w obie wersje, czy tam, bo jeszcze na Wii przecież mam, no to mogę nazwać spokojnie Unleashed Sonic Adventure 3, tylko takim po prostu innym. Nie takim może pełnoprawnym, ale takim, no powiedzmy, bardzo blisko jemu do tego tytułu. Nie takim, znaczy, oficjalnym, o. Do tego, no, bardzo blisko jemu jest do właśnie takiego miana, o. No. Bardzo blisko. Zwiedzamy świat, mamy przeróżne poziomy, jest ciekawa fabuła, no tak jak mieliśmy w poprzednich, właśnie mówię, Adventure 1 na Adventure 2. Bardzo podobnie to wygląda, więc jak najbardziej. To ja ci powiem taka śmieszna, śmieszny fun fact i ciekawostka, że ja znalazłem nawet osoby gdzieś na necie, które uważały, że nie wiem, Sonic Heroes to powinien być Adventure 3. Nie wiem dlaczego. A przecież, jak wiemy doskonale, Takashi Iizuka powiedział, że to nie jest Sonic Adventure 3, tylko po prostu zupełnie inna gra. Ale naleciałości z poprzednich części widać gołym okiem. No ale, no wiadomo, no słuchajcie, ile ludzi, tyle jest wersji zdarzeń. Ja prawda jest taka, no. Wiadomo, mogę oceniać, że to jest trochę taki bardziej czasochłonny Sonic Adventure 2. Czy Sonic Adventure 3 jako Sonic Heroes? Nie, raczej nie. To ja nie. Powiem teraz tak jeszcze, wtrącając od siebie, jeżeli tam, sorki za jeszcze raz przerwanie, bo przed chwilą bym prawie przerwał tobie. Powiem tak, prawda jest taka, że teraz każda gra, to wiem, może źle zabrzmieć, ale teraz każda gra na dobrą sprawę może być Soniciem Adventure 3 na przykład. To prawda, no bo zobacz sobie, no Secret Rings może niekoniecznie, dobra, nie zbaczajmy na to. Widziałem niektórych, co nawet uważali Forces za kontynuację jakiegoś Adventure. No nie wiem, ale przykład Sonic Colors. No. Wiesz, słuchaj, tak jakoś rozmawiamy na temat gier i to tak, nie mówię, nie chodzi o to, że źle, ale tak jakoś idziesz dalej, że ty tak pokazujesz tak te gry z innego punktu widzenia i ty tak starasz się je tak, nie, inaczej je ubrać w słowa,
No. I teraz ja już zgłupiałem, bo chciałem powiedzieć, że no to wszystkie te nowsze Soniki to Sonic Adventure 3 praktycznie, nie? Tylko podzielone na pewne części. Inna historia tylko się dzieje, nie? Co oczywiście, no wiadomo, no, jak dla mnie, no to są inne tytuły, ale no gdzieś tam w pewnych momentach tam czuć tego Sonic Adventure 3. W jednej grze mniej, w jednej grze mniej lub więcej, nie? Ja nie wiem czemu, ja mówię, takie odnoszę wrażenie, że... Musisz być specjalistą od tego, chyba. No, ja odnoszę, mówię, takie wrażenie, że teraz praktycznie na dobrą sprawę, sugerując się też opiniami niektórych fanów, bo ja nie mówię, że tam wszystkich, bo wiadomo, każdy gada dużo rzeczy, ale... No, wydaje mi się, że każda gra teraz Sonica równie dobrze może być Adventure, no bo są no jakieś tak, nawiązania, dzieje, no. Są jakieś nawiązania do Adventure 2, może nawet DX w tych nowszych grach. No ale po prostu dużo się dzieje i możemy mieć wrażenie, no co w tym złego, ja nie wiem, no właśnie. No, nie, ale no, to tak jakoś zwróciłem fajnie na to uwagę właśnie. Nie, no fajnie, właśnie tak mówię, widzisz gry inaczej. No. Niż przeciętny Kowalski. Bardzo dobrze, o to chodzi. Ale dobra, to teraz tak jeszcze w sumie ten... To co byś się... Jak byś się wypowiedział na temat tych poziomów właśnie Werehoga? W sensie, że odczuwasz jakieś różnice pomiędzy wersją. To nie tylko teraz chodzi o sterowanie, ale chodzi o jakby wygląd i ogólnie, że... Czy masz wrażenie takie, że niektóre misje Werehoga są zupełnie inne, jakieś takie ekskluzywne pod wersję HD, czy wszystkie jakby bez żadnego mrugnięcia okiem są takie same? Są faktycznie ekskluzywne, to przyznam. Tak jak właśnie mówiłem z Empire City, czy chociażby też w pewnych miejscach bardzo dużo jest takich smaczków w Spagonii i w Shamar chyba? No, to jednak te nocne poziomy są bardzo fajnie rozbudowane. Czuć faktycznie w każdej z tych lokacji ten wyjątkowy styl, że faktycznie gdzieś tam jesteś, powiedzmy, w tej Persji, czy tam gdzieś tam nad gdzieś w Australii, Oceanii, ty po prostu to czujesz. Każdy z tych klimatów taki właśnie bardzo uśpiony, taki już chętny do spania, ale widzisz te widoki i one po prostu aż chciałbyś tam pojechać do każdego z tych miejsc i pobyć tam trochę czasu, żeby mieć właśnie takie nawiązanie, że o, to widziałem w grze, to ja chcę teraz zobaczyć to w rzeczywistości i takie piękne właśnie rzeczy, nie? No i właśnie takim moim osobistym marzeniem jest się wybrać na wyspę Mykonos w Grecji, gdzie właśnie to miejsce było inspirowane, bo tam Sonic Team poleciało faktycznie na badania do Sonic Unleashed, żeby stworzyć świat gry i tam faktycznie porównując Apotos i Mykonos, to są bardzo zbliżone do siebie, no wiadomo, muszą jakoś wyglądać podobnie, ale naprawdę, no podobieństwa są wręcz uderzające. Białe domki, niebieskie dachy, no czyste, ładne, piękne, turkusowe, lazurowe morze. Znaczy, no lazurowe morze wiadomo, gdzie indziej, ale chodzi o taka czysty niebieski, no. A z kolei... Tak... No, mów, mm-hmm. Sorry, bo ja przerwałem tobie. Nie, spoko. No to na temat tych nocnych, to mówię, no... Uważam, że tak. Macie daną konsolę, warto to po prostu sprawdzić. I to tyle, no bo w zasadzie mówię, macie PS2 lub PS3, miejcie dwie wersje gry, bo są zupełnie inne. No i tak, wiecie, na przemian, nie? No, bo po prostu macie troszkę inne doświadczenia. Te same światy, te same nazwy, ale wiecie, inny wygląd po prostu. Każdy z tych trzeba samemu sprawdzić, żeby mieć ocenę własną. I to warto zrobić. No dobra, a odnośnie teraz poziomów Sonica, czy tutaj coś jest jakaś, nie wiem, różnica pomiędzy wersjami HD, SD poza grafiką i poza tym, że te lokacje wiadomo są rozbudowane, to czy są jakieś według ciebie takie misje Sonica w tych poziomach, które są naprawdę tak mega fest ekskluzywne, także wersja SD po prostu mogłyby pozazdrościć takich ekskluzywnych, czy są ekskluzywne, ale na, wiesz, na swój sposób. No, na swój sposób. No na pewno to poczucie prędkości, bo jak wiadomo, im nowsza wersja gry dla danej konsoli, tym po prostu więcej zobaczymy, niekoniecznie jak będzie rozmazane, ale no też tam znajdziemy dużo ciekawych
przepraszam, odbijam się, takich właśnie rzeczy, które możemy sprawdzić tylko właśnie na mocniejszej konsoli i zwłaszcza bardzo fajnie jeszcze tam wygląda taki sposób, że możemy, nie wiem, właśnie tą fizyką władać, czy te odgłosy Sonika są takie bardziej bardziej odmienne, no bo jak tylko boostujemy w wersji PS2 czy Wii, to bez przerwy tylko słyszymy ten jeden dźwięk, nie? Cały czas zaczyna być nudne, tak przyzwyczajenie tego dźwięku, a tak za każdym razem w HD to macie takie inne wrażenie, że o, Sonic ma bogatsze słownictwo, brawo dla ciebie. Wow, to jest zbyt nudne, a wejdę w opcję, wyciszę wszystko, tylko muzykę. Man. I tylko muzykę zostaje, wyciszę wszystkie dźwięki. No i tylko efekty dźwiękowe zostaną przykładowe, albo właśnie sama muzyka. No, sama muzyka. Też... I potem tam wkręcę jakiegoś kolegę, że gra mi się zepsuła, panie. Kaseta się wcięła, nie ma co. No, tak jak przy nocnych, też się znajdą misje, które są pamiętliwe. Teraz mogę jedynie ci powiedzieć, że w Spagonii jest taka misja, gdzie zbieramy to cholerne czoło na czas i strasznie tego nie cierpią. To misja po prostu jest tak przerąbana, że naprawdę, a i zapomnieliśmy w ogóle o jednej rzeczy, że ta gra ma kombinację 2D i 3D, jeśli chodzi o układ kamery. Rzeczywiście. To jest coś, i najbardziej nie lubię właśnie takich poziomów, gdzie mamy powiedzmy gdzieś tam pewien część trójwymiaru i nagle jakieś 2D mi wyskakuje. Albo misja złożona tylko z 2D. I to wiadomo, jest też coś... Niektórym to się nie podoba, bo od tej gry właśnie wszystko zaczęło, tak? Ten podział na 2D i 3D, jeśli chodzi o widok kamery. Widok za naszych pleców i widok z boku, no. Tak. No właśnie. I to jest też coś, co chciałem właśnie się ciebie zapytać, bo dobrze, że właśnie teraz żeśmy się sobie przypomnieli o tym. Czy uważasz, albo czy zgodziłbyś się z jakąś tam grupką fanów, bo słyszałem różne rzeczy na temat tego. To mówię, to ja tylko to jakby mówię przez to, że słyszałem. Są osoby, co uważają, że podstawowym minusem wersji HD, bo to chyba właśnie w wersji HD było tego sporo widać, jest to, że mało jest tego Sonika w 3D, że jest więcej tego w 2D. I mam takie samo wrażenie. Fajnie jest, jak się zaczyna poziom w 3D i naprawdę masz tam później takie wrażenie, że w końcu jakieś to 3D. Ale dlaczego dają na siłę takie 2D? Przecież dla mnie gra trójwymiarowa to powinna być jak w Adventure. Ona powinna być w pełni trójwymiarowa, taka możliwa do wybadania. No są co prawda momenty, gdzie jest to 3D i możesz tam wiadomo, się porozglądać. No ale za dużo jest jednak tych momentów, gdzie nagle ta kamera przeskakuje na bok. I na to już narzekałem wtedy. W kolorsach jest dokładnie to samo. Też na to cholernie narzekam. No i to... I w Lost Worldzie, i w Forces, i nie wiem jakie jeszcze, Bóg wie, nie wiadomo jakiej grze. No. Wszędzie to jest. Wszędzie to wpieprzają. No ludzie. Czasy Mega Drive'a wiem, że się skończyły, no. Sam lubię te gry, no ale bez kitu, tak? Dla mnie 3D to 3D. Znaczy tak, ja tak samo, tylko trzeba zwrócić na to uwagę teraz do każdego, który będzie mówił, że bardzo uwielbiam gry 2D, bla 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 i 3D to ten. To teraz dla takiej osoby lub osób, które zaczną wiadomo pisać, zwróćmy też uwagę, że te 3D Soniki i tak dalej są bardzo potrzebne. I to nie jest dlatego, oczywiście, że bo Sega, Sonic Team znudziło się robieniem gier dwuwymiarowych. Nie, żeby nikt tak sobie nie pomyślał. Tu po prostu chodzi o to, że tak jak każda seria, która ma więcej niż jedną grę, bo wiadomo, że są gry, które na przykład kończą się na jednej i to nie można wtedy tego serią trochę nazwać. Pamiętajmy, że Sonic, wiadomo, był znany z tego dwuwymiaru, ale trójwymiar tej serii też się należy. I moim zdaniem uważam, że to jest właśnie dobrze, że Sega teraz mocno się skupia na trójwymiarach, bo każda gra potrzebuje jakby jakiejś nowości, no bo gdybyśmy mieli całe życie grać w dwuwymiarowego Sonika, no to w końcu by ktoś powiedział i porównałby Sega do takiego, tutaj niestety powiem, Nintendo. A dlaczego to Nintendo? Ponieważ dam tutaj teraz taki przykład, mimo że to jest pogadanka o Soniku, ale przykład myślę, że mogę dać i to chyba... Można wyciągnąć z czapy. Mariany.
Mariany są dokładnym przykładem tego, jak bardzo Nintendo boi się wychylać z serią. Sonic, okej, mógł mieć swoje gorsze i lepsze gry, ale zwróćmy uwagę na jedno. Sonic z gry na grę stara się pokazać coś nowego. Mimo, że mogą być to małe elementy, ale jednak pokazuje coś nowego. A Mario jest taką serią, która jest praktycznie, no, znana tylko z tego, że jest sobie Mario, Luigi, Bowser, Peach. I to większość ludzi, ja nie mówię, że wszyscy, ale duża część, większość tylko pamięta z Mario, bo prawda jest taka, że takie gry jak tam, wiadomo, Game Boyowe, to schodzą na bok, ale mówię, Mario w porównaniu do Sonika z niczym się nie potrafił wychylić. Zawsze Nintendo się bało, bo bało się, że dostaniemy jakąś krytykę, a Sega, mimo że dostawała krytykę, to wciąż nowego coś wymyślała. Wymyślała na przykład, no chociażby mówię, słynny Sonic 06, który dostał hejty dlatego, ponieważ gra wyszła tak na pośpiechu. Ale hej, prowadził coś nowego. Mieliśmy gameplay Silvera, mieliśmy tam gameplay Shadowa, mieliśmy Sonika, nie mieliśmy nic na pozór jakby takiego Sonika Heroes, czyli że nie mieliśmy takich teamów. I do czego piję? Piję do tego, że Sonic z gry na grę wprowadzał zawsze coś nowego. Może to były małe, istotne zmiany, jeżeli chodzi o gry w 2D na przykład, ale w trójwymiarach było widać dużo nowych elementów. Mogło być na przykład coś starego, spieprzonego, za przeproszeniem, ale ta seria nie bała się wychylać. Nie bała się eksperymentować. Dokładnie, nie bali się eksperymentować. Które w grze idealnie nadawały sensu i w ogóle wpasowywały się w gameplay, bo tak jak mówisz, Mario... No może prócz Odyssey, bo Odyssey faktycznie pokazuje troszeczkę już tam bardziej, mi się wydaje, postarali się z tą różnorodnością gameplayów, nie? No chociaż tak. Motyw z czapką był już 64. Dokładnie. Więc już jaki kawał czas temu, nie? Nie było aż tak to nakreślone, ale gdzieś ta opcja tej czapki, żeby mogła, nie wiem, latać, stać się stalowym, czy chociażby być nieśmiertelnym przez tam jakiś tam czas, nie? No dobra, no w Odyssey to im się udało, bo faktycznie móc stać się jakimś taką atrapą jakiegoś wroga z czapką Mario, no to no powiedzmy jest to jakaś nowość, tak? No ale jednak w dużej mierze Nintendo robi po prostu gry szablonowe, tylko usprawnia troszeczkę grafikę, sterowanie się w zasadzie, nie wiem, trudno powiedzieć, zmienia, nie wiem, ale to dalej jest produkt, który jest po prostu kupowany na potęgę, bo po prostu ludzie są już tacy, co lubią tą mechanikę i nie chcą, żeby ona była zmieniana drastycznie. Wyobrażacie sobie teraz, że nagle Mario będzie teraz, powiedzmy, oczywiście tak Mario w wielu grach, w wielu rodzajach gier się pojawił, ale na przykład, no nie wiem, jest w grze Manhunt, w tej, gdzie tam jesteśmy psychopatą i tam w ogóle siekamy wszystkich, nie? Jakaś taka tematyka plus 18 i szyderczy Mario z piłą motorową i tam wiadomo, co się dzieje, nie? Można książkę z horroru klasy A napisać na ten temat, ale tak generalnie to mówię, no Sonic zawsze wprowadzał coś nowego i widać to idealnie po każdej grze, Adventure, wszystkie po prostu odsłony, czy tam można było grać z drużyną, czy po prostu Sonic miał swoje poziomy, inna postać miała swoje poziomy, inną mechanikę, tak jak teraz mówimy, no może teraz już nie mówimy, ale ogólnie mówimy o Unleashed, no to jest możliwość poznania tej strony drugiej, tej mroczniejszej, którą no, powinniśmy jednak kojarzyć, no bo wiadomo, jest to ikona swego czasu, bądź młodsze alter ego, znaczy młodsze, no starsze pod względem tego, że Sonic był wcześniej mniejszy, wiadomo o co chodzi, Generations czy tam coś tam, i po prostu widać od razu różnicę i po prostu ta seria jest bardzo bogata w takie właśnie rzeczy. Każda fabuła jest, no może wiadomo, jest podobna, ale są takie niuanse, że można spokojnie tam opowiedzieć o jakiejś grze zupełnie coś innego, takie inne wrażenie. A o Mario? Świerszcze tylko będą śpiewać. No ale widzisz, to jest słuszna uwaga też dla tych właśnie osób, tak więc pamiętajcie, jeżeli coś... Nie, będziecie... żebym dissował po Mario, bo ja lubię tą serię, ale no... Tak jak się gra, to ma się takie wrażenie. No, ja jestem neutralny co do tego, ja od razu tylko ja podkreślę też. Szybko, bo mówiąc o tym, to szybko podkreślę, że ja do Mario jestem neutralny, ale uważam, że nie jest on jakiś szczególnie wyróżniającym się platformerem,
bo jest on przeciętną platformówką. Po prostu takim niestandardowym, okej, no. Okej, i zanim jeszcze ktoś mi tutaj wyjedzie z tekstem, że obraziłeś Mario, bo to ojciec platformerów. To, że jest ojcem platformerów, to jest jedno. Okej, bo dzięki temu się jakby wszystkie inne gry pojawiły, między innymi Sonic i tak dalej, nie? No oczywiście. Ale to, że jest ojcem, czy tam matką, nie zwalnia z tego, że dostaje od razu immunitet, że nie można nic negatywnego albo wypunktować Mario. No, sorry bardzo. To, że gra zapoczątkowała to, to jest fajnie, bardzo dobrze. Bo dzięki temu są takie produkcje jak Sonic, Crash, Spyro i tak dalej. Rayman. No, ale nie oznacza to, że ta gra z miejsca dostaje immunitet i nie można nic wypunktować z tej gry. Czyli na przykład, coś mi się nie podoba, to nie można od razu powiedzieć, że o, to nie masz prawa do tego nic mówić, ponieważ on zaczął. Co z tego, że zaczął? Ale mam prawo wyrazić swoją opinię. Słuchajcie, wygląda to tak, no od takiej dużej marki możemy wymagać coś więcej, tak? No bo ile razy można grać w Super Mario 64 z lepszą grafiką, nie wiadomo jaką wodą, czy tam nieźle wyrzeźbioną pupą tej całej Peach, czy tam Daisy, nie wiadomo kogo tam jeszcze przecież. Jeżeli Mario jest takim fundamentem, to też powinny być jakieś chociaż małe eksperymenty naprawdę widoczne, żeby jakoś móc, no nie wiem, co, o czymkolwiek w ogóle można było rozmawiać, tak? Dokładnie. Ja wiem, że na przykład pomiędzy niektórymi grami są naprawdę takie różnice, które można się wgryźć, tylko musisz zagrać, bo jak nie grałeś, to nie wiesz. No dobra, no wszystko jasne, no ale jednak mówię, tak jak się bada gry, grając po kolei w każdy tytuł, widać naprawdę różnice odnośnie serii Sonika, Crasha, Raymana nawet widać różnice gameplayowe pomiędzy tymi seriami. No a w Mario też można znaleźć, ale tak wygląda on bardziej przyciemniony. Mhm. Przyciemniony cały zakres zmian. Znaczy jakiś tam jest, ale mówię, to jest słabe porównanie. W porównaniu do pozostałych serii. No. Dużych znaczących się platformerów. O, może tak. Może tak. W ogóle to jest śmieszna sprawa, bo w sumie tak zaczęliśmy gadać na ten. Że już kompletnie nie ma Sonika List. ale to niestety musisz przyznać, ale to jest potrzebne trochę, bo niektórzy właśnie potem, wiesz, zaczynają jakby mówić, że o, to widzisz, to było później akurat potrzebne. Nas. To było jakby potrzebne takie trochę porównanie, no bo jeżeli ktoś, wiadomo, no wy możecie kochać Sonika za to, bo 2D i tak dalej, ale pamiętajcie, że Sonic całe życie 2D nie będzie. No okay, pewnie, tak Mania, jak każda gra. Każda Mania seria, na przykład, każda nie? Na rzecz. Mania na przykład, widzicie, została odebrana w taki sposób, bo co? Bo powrócił taki klasyczny klimat takiego Sonika 1, 2, 3. Wiadomo, to akurat było przez fanów robione, ale no, wiecie. Wiecie, o co chodzi. A to było takie ukoronowanie tego 25-lecia, tak, że Sonic jest z nami. Po prostu no musiało to jakoś wyglądać. No nie zrobimy kolejnej wpadki w stylu Sonic 06. No. Czy tam Sonic Genesis na GBA. O Jezus Maria, weź mi proszę, nie wspominaj o o Genesis, bo ja po prostu jak ja kiedyś miałem zrobić karny let's play. Ja tylko to mogę tutaj nadmienić sprzed 3 lat, ale stwierdziłem, że ja po prostu zrobiłem jeden odcinek i koniec. Ja nie mogłem przeżyć tego, że żeby gra chodziła płynnie, to musisz wyciszyć po prostu wszystko. Nie żartuję. Wszystko w opcjach musisz wyciszyć, tak, żeby gra ci dokładnie chodziła płynnie. I to jest jak bez dla mnie. Dla mnie to jest strzał dosłownie w stopę, jeżeli chodzi o coś takiego. A wiesz, że ponoć tą grę robiła jedna osoba? Ja i to chyba ktoś w ogóle z i to w ogóle ktoś z wewnątrz. Sonic Team, Kubasz, jedna osoba tylko. Matko boska. Ale dobra, nie bo wiem, właśnie. To ale robił. No, ale mówiąc tak jakby, nie wiem, to będzie możliwe, że złe określenie, ale taką moją puentę. Uważam, że okej, okay, Mania na przykład została bardzo pokochana, bo 2D. Ale pamiętajcie, moi drodzy, Sonic Team wraz z Segą prawdopodobnie będą chcieli się mocniej skupiać na tym 3D Soniku, no bo jest coś takiego jak swego rodzaju zakończenie pewnego rozdziału. Sega na dobrą sprawę z Sonic Teamem już dawno zakończyli rozdział 2D Sonika. Więc uważam,
że nie ma sensu już tak jakby tryhardować i mocno hypować tego klasycznego Sonika i powinno się zrobić teraz naprawdę miejsce na gry z 3D Sonikiem. I ja to nie mówię, żebyście teraz od razu, wiecie, swoje światopoglądy zmieniali, że ja na przykład nie lubię 3D Sonika, a 2D Sonic cool, to teraz będę na siłę lubił tego. O, jasna sprawa, to są gusta i guściki, tylko chodzi o to, że no nie oczekujmy już od Segi czegoś, co tak naprawdę zostało dawno zakończone. To, że tam wróciło w postaci, nie wiem, klasycznego Sonika w Generations czy Forces nawet. Chociaż ten Sonic Forces to miał jakby swój powód, ale to wiadomo, mania i te sprawy, ten kto nie grał w manię, no to polecamy sobie zagrać, żeby zrozumieć dlaczego on tam jest, bo jest powód, po co on tam się pojawił. No, ale no, to no jest tak. Naprawdę zakończenie swego rodzaju rozdziału i to jest tak jak właśnie poruszyliśmy z Mario, nie? Sega po prostu wraz z Sonic Teamem muszą coś nowego wprowadzać, bo gdyby cała seria Sonica przez cały swój żywot miała się opierać na 2D gierkach i na tym samym co Mario, no to wtedy to już naprawdę sformułowanie, że Sonic jest jakimś klonem Mario, byłoby jak najbardziej trafne, moim zdaniem. A nawet zobaczcie sobie krótką serię Raymana, no dobra, pierwsza część była 2D, tak? Bardzo dobrze wyglądająca grafika, dużo elementów na ekranie. W 95 roku to robiło wrażenie. Później mamy przełom wieków, Rayman 2. Taki rozmach zrobił trójwymiarowością, że to po prostu szok. Mm-hmm. Trzecia część może już dla niektórych nie była zbyt dobra, no ale wiadomo. No wiadomo, może się podobać. No i Origins i Legends, no to już mam ten powrót do 2D, taki umowny. Dokładnie. No ale to wiadomo, to akurat Rayman to jest krótka seria, więc tutaj nie można za dużo złego, dziwnego o tej serii powiedzieć, także no, nie wiem, trochę słabe porównanie dałem może, ale trochę... Nie, moim zdaniem trafne, tylko chodzi po prostu o to, że właśnie tak jak mówimy tutaj z Michałem, po prostu Sega wraz z Sonic Teamem muszą w pewnym momencie zakończyć pewien rozdział, więc to nie może być też tak, że przez całą serię, całą większość serii lub dekady to 2D będzie górowało, bo musi też być to 3D. To jest akurat taka zasada, że no musi to być. A jak to zostanie... W każdej dużej grze, tak no 3D, no to jest chyba oczywiste. A jak to zostanie przedstawione, w jaki sposób, to już jedyne, do kogo możemy pić w tym momencie, do Segi wraz z Sonic Teamem, bo to oni w tym momencie będą decydowali i to oni w tym momencie będą musieli zadecydować, czy wydadzą dobrą grę i się mega postarają, czy zrobią grę tak naprawdę na odpier. No tak, no bo wiadomo, ostatnio nie było ciekawie, ale w końcu przyłożą do roboty i zepną poślady i zrobią swoje, nie? No, ale właśnie, no. I teraz już kompletnie wracając do Unleashed, bo to będzie ciekawa pogadanka, przyznaj. Bardzo ciekawa będzie, naprawdę. Kurde, lepiej tu fajnie, pięknie się stało. Później nagle, o, Rage, bo 2D, super. No ale ty, przynajmniej to jest też związane z tematem, bo jednak zahaczamy cały czas o Sonika i o inne serie, więc... No tak. Ale no właśnie wracając teraz, no dobra, powiedzieliśmy dużo pozytywnych rzeczy o Unleashed w wersji HD i SD, więc myślę, że przyszedł czas teraz na tą drugą stronę medalu i teraz hejty w komentarzach do nas. Przyszykuj się, Michał, bo ludzie pewnie będą nie ma sprawy. Zawidły się szarpać. Teraz pisać będziemy, do mnie, mam mocną tarczę. Będziemy teraz przedstawiali tą gorszą stronę medalu Unleashed. Ja się uderzyłem w głowę. No to zaczynamy tą gorszą stronę medalu teraz. To co chcesz powiedzieć strasznego, Milordzie? No to zacznijmy od tego aspektu, który większość osób... Znaczy to teraz w sumie powiem bardziej z wersji HD, bo to jest łatwy argument każdego osobnika w internecie, który miał styczność z Sonikiem Unleashed i grał w wersję SD, czyli... O mój Boże! Obowiązkowe zbieranie medali! W wersji SD nie trzeba było, a w wersji HD to jest wymagane. Było to uzasadnione w fabule, dlaczego zbiera się te medale. No, ale ogólnie... Po prostu. Jeżeli chodzi o wersję SD, to z tego co chyba pamiętam, te medale się chyba zebrały podczas fabuły, zbierały się.
Tak, ale też było ograniczenie, które polegało na tym, że macie różne świątynie w tych no, kontynentach i tam też się zbierało określoną ilość medali, żeby otworzyć te drzwi. No tak, tylko chodzi o to, że wiesz, większość ludzi właśnie takich będzie mówiła, że ale to jest złe, że w HD jest to wymagane, a w SD to było ten. Ale z kolei SD według mnie to shit, bo graficznie gównianie wygląda. Ja już lepiej mam na swoim tosterze. No, wybaczcie moi drodzy, ale nie ma co tutaj za dużo oczekiwać od wersji SD, no bo to i tak moim zdaniem bardzo dobrze wygląda jak na wersję I tak już PS2. bardzo fajnie wygląda, Bo no. naprawdę, uwierzcie mi, w całej dekadzie gamera, jeżeli to może tak, można tak to określić, w sensie, że zagrajmerstwa i tak dalej, grałem w dużo gier na PS2, które naprawdę wyglądają 100 razy gorzej, żeby nie obrazić Unleashed, ale 100 razy gorzej wyglądają i w ogóle nie przypominałem, jakby to była gra na PlayStation 2. I tak tutaj mówię do ciebie, Jaś Fasola, i tak do ciebie również mówię. Kevin sam w domu na PS2. O matko. Te gry. Nie no. No. To jest mój komentarz. Te gry to jest no. To jest mój Nie komentarz. ma co tu porównywać, bo tu chodzi o dewelopera, kto... To nie. I zwróćcie również uwagę, to jest tak bardzo kierowane dla takich. Przepraszam za obrazę, ale bananowych dzieci, co uważają, że. Ale przecież PS2 i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że przynajmniej ta gra, w sensie wersja na PS2, jest jakoś grywalna. Bo okej, grafika może być jaka jest. Innym się podoba, innym się nie podoba. Ale Ale pamiętajcie. zobaczcie, ile gier na to jest, na No tą właśnie, konsolę. Padniecie. i pamiętajcie, że to były też czasy, gdzie grafika tak mocno nie górowała. Górował wtedy gameplay, a dzisiaj co góruje? W większości grafika. No właśnie, góruje to 4K i to patrzenie na klatki, żeby tylko gra fajnie I często wyglądała. właśnie Gry w później. sobie bardzo do siebie są zbliżone. Swego czasu były gry różniące się od siebie, a teraz... No niekoniecznie. Są też, co prawda, gry, które są naprawdę bardzo dobre i może, no mówię, robią robotę, ale jednak za bardzo podobne, za bardzo są do siebie podobne wszystkie gry. I też zwróćmy uwagę na to, że to moim zdaniem prawdopodobnie były ostatnie soki wyciśnięte z PS2, bo ta gra już lepiej No tak. lub gorzej wyglądać nie mogła, naprawdę. Tym bardziej, że to jest ostatni Sonic na PS2. Dokładnie. No Bo właśnie. zwróćmy uwagę też, powinniśmy oddać, nie mówię, że wszyscy, ale powinniście brać jakby też poprawkę na to, że taki, nie wiem, hołd czy coś, że to jest ostatnia wersja na, znaczy gra Sonica na PS2, bo już Tym później już. bardziej, jak się docenia coś takiego jak starsza konsola. Tak więc, Tym bardziej. moi drodzy, do osób, które będą nas wyzywały, że my bronimy jakąś gównianą grę, bo gówniana grafika. Grafika się nie tylko liczy. Zagrajcie sobie wersję PS2 i zagrajcie sobie wersję PS3 i zobaczycie, czy będzie wam się wygodnie grało w wersję na PS2, czy w wersję na PS3. Ja na To przykład. już u każdego, wiadomo, zależy. Ja na przykład lubię bardzo obie wersje, ale. Ostatnio mam jakiś taki większy sentyment do wersji PS3, co nie oznacza, że uważam, że wersja PS2 jest jakoś gówniana, bo ją bardzo też lubię i uważam, że jest to bardzo dobra gra Sonica na konsolę PlayStation 2. I moim zdaniem nawet teraz, uwaga, haters gonna hate, będzie ciśnięcie mnie za to, że powiem teraz to zdanie, ale uważam, że naprawdę Unleashed zmiażdżył nawet Heroes, jeżeli chodzi o grę na PS2. Bo zmiażdżył. Ja No ci powiem, że odczuwam tak. większą satysfakcję grania na przykład w Unleashed na PS2 niż w Heroes. I nie mówiąc tutaj, że Heroes jest jakąś złą grą, tylko po prostu uważam, że Masz takie Unleashed jest odczucie. przyjemniejsze. No i masz do tego prawo, bo podobnie uważam. Heroesy też mi się fajnie gra. Ale lubię widok na punkt. No. No, a w Unleashed tego nie mam. Ale za to w wersji HD, jak mamy jeżołaka, no to mamy punkty. Zawsze coś się znajdzie fajnego i w tym, więc trzeba sobie po prostu móc dobrać. No. Dlatego konsolowcem albo się jest, albo się po prostu nie jest. Dokładnie. Wszystko w temacie. A teraz jakbyś ty miał się jeszcze też wypowiedzieć i zahaczyć jakieś swoje wady według wersji obu SD i No HD. to tak jak mówiłem, w wersji SD
Na PS2 tym bardziej. Brak kamery, wspieranej kamery, brak wyboru ikonek, brak mazuri. I w ogóle patrząc na gry na PS2, które są w zanadrzu tego sprzętu, no to jednak troszeczkę mogliby się postarać nad grafiką. Minimalnie, żeby chociaż te drzewa nie wyglądały tak jak wielkie piksele z Atari 2600. Pozdro piksel. Pozdro piksel, naprawdę. Tam drzewa, w ogóle krzaki. What the fuck? Dlaczego to tak wygląda? Na Wii też tak podobnie wygląda. W ogóle mi się wydaje, że tą wersję SD robili trochę tak z czapy, nie? Jak już tak mówię, mam wracać, zataczać koło, no to naprawdę trochę robili to z czapy, no ale mimo wszystko fajnie, że wyszło. Ej, jest jakieś... doceńmy to, bo przecież zaraz się pojawią osoby, co powiedzą, ale Sega chciała tutaj odkupić winy za Shadow the Hedgehog na PS2. Dlatego wydali Unleashed. Tak, Unleashed lepiej wygląda niż Shadow w porównaniu do... Ej, ale Shadow the Hedgehog taką złą grą nie jest, wypraszam sobie. Porównajcie sobie tekstury z Dreamcasta. Sonic Adventure i Adventure 2. I teraz sobie weźcie Shadowa na PS2, czy tam nawet na najmocniejszego Xboxa 6 generacji. No i tak jest tak samo. Drodzy panowie. Drodzy ale panowie, nie, wracając... lub panie. Lub panie, oczywiście. Jak na chyba bardziej. Ale jeżeli chodzi o wady gry, jest co? Tutaj dzieci... Chciałem tak właśnie kiedyś zrobić takie mniej więcej... Ale tak trudno mi znaleźć wady, bo kurde, właśnie przez to wszystko, że tak kiedyś ogrywałem ten tytuł fajnie i wow, i praktycznie nic tutaj nie mogłem zarzucić, to dzisiaj też mam takie wrażenie, że właśnie trudno mi będzie wybrać jakieś tam, nie wiem, może troszeczkę dla mnie dzika fabuła w wielu miejscach tam, zwłaszcza relacja z tam chipem, że on tam jak nagle odzyskał pamięć, to on już praktycznie tam nic nie musi więcej robić. Przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem, że już tam więcej się tam jakoś tam bardzo nie stara, żeby nam pomóc, tylko tam już, no wiadomo, już tam gdzieś ucieka i tam nic już więcej nie robi, nie? Mhm. I co jeszcze praktycznie tam mogę... SD to chyba już skończyłem, a HD praktycznie staram się zebrać wszystko do kupy, ale tak mówię, ja nie widzę jakichś tam strasznych rzeczy, może jedynie właśnie te wyzwania z hot dogami są straszne. Tyle powiem. Scary, spooky scary. Zwłaszcza jak chcecie skompletować osiągnięcie czy trofeum, macie co robić. Naprawdę macie co robić. A zwłaszcza jak jest takie osiągnięcie zjeść wszystko z danego miejsca na świecie. Jest takie trofeum. No to powodzenia życzę, bo musicie jeszcze zjeść te hot dogi z tych wyzwań. Gdzie tam są trzy rodzaje misji, tam musicie po prostu zrobić chociaż jedno zadanie, a te zadania z hot dogów nie mają checkpointów, więc musicie za jednym zamachem zrobić. A Eggman Land, idealny przykład wkurwienia i frustracji. Chociaż są sposoby na to, żeby to obejść, ale no... good luck. Nie, ale ja ci tutaj powiem, nie mam jakichś tutaj wad. Muszę zrobić film, to może dowiecie się o moich niezbyt mocnych stronach, znaczy niezbyt moich ulubionych stronach tej gry, no ale dobra. To teraz szybko powiem, jak zrobisz film, to ja oczywiście go tam w adnotacjach dam pod tą pogadanką, jak to wiesz, będzie to już tak później, tak więc pozdrawiam siebie z przyszłości dającego adnotację do twojego filmu w opisie. Thank you very much. I pozdrawiamy Michała z przyszłości, który zrobi prawdopodobnie o tym pogadankę, co nie? Który będzie miał kilka tygodni później. No. Który będzie miał kilka miesięcy więcej. Tygodni. Miesięcy, ale... tygodni. Nie wiadomo, może miesięcy. Zabawna kwestia odnośnie tego zadania z chili dogami, co tutaj opowiadasz, czy tam hot dogami, nie? Chili dogi bardziej, no. Ale wiesz co, ja bym miał bekę, gdyby było coś takiego. Ja wiem, że to jest taka mocna abstrakcja i mocno takie, wiesz, zwrócenie uwagi, że bo to fanowskie, nie? Ale wiesz co by było bardzo śmieszne? Gdyby na przykład było to zadanie z tymi hot dogami, że Sonic ma na przykład zjeść tam jakąś ilość, i nagle w momencie, gdy je ich coraz mocniej, nie? To nagle on tak zaczyna tak mega tyć i mu tak zaczyna bęben wystawiać.
Tak, i teraz zrób tak poziom szybko. I nagle ty tak zaczynasz, nie? I jest zadanie, przejdź jakiś tam, załóżmy holoskę, nie? Załóżmy 2 minuty. A Sonic tak się zaczyna rozpędzać tak powoli, tak trucht. Rozpędzać powoli. Wiesz, co on będzie robił? On będzie szurać dupskiem, zanim w ogóle, wiesz, minie metę, to będzie przez cały czas dupą szurać ziemią, bo z nadmiaru jedzenia, przejedzenia, no to przejdzie poziom w godzinę. I potem taka animacja, nie? Na przykład masz taki quick time event, nie? I na przykład musisz w odpowiednim czasie klikać w padzie od PS3, załóżmy, nie wiem, trójkąt, kwadrat, R1, załóżmy, a w Xboxie to na przykład, nie wiem, LB, NB i tak dalej, nie? No. I na przykład w pewnym momencie, jeżeli źle wciśniesz, to nagle Sonic, załóżmy, biega po tej holosce, nie? Znaczy, próbuje się rozpędzić i w pewnym momencie, jeżeli w złym momencie wciśniesz, to nagle tak Sonic się potyka, o coś się wywala, nie? I taki game over od razu. O, i zaczynasz od nowa w ogóle poziom, nie? Nie, o, albo kompletnie ten. Wiesz, że na przykład masz 50 żyć i taki masz game over i nagle te 50 żyć od tak od buta tracisz, nie? Tak z aha, miejsca. Po prostu. Albo jeszcze lepsze wyzwanie, jak kończysz poziom, no, to jeszcze taką bekę masz, że masz jeszcze taką końcową sekcję, że musisz wyskoczyć z tej rampy i zrobić mega jakiś taki trudny quick time event. Jak go zaliczysz, to wtedy skończysz poziom. A jak nie zrobisz, no to spadasz w dół i zaczynasz poziom od nowa. Czyli niby skończyłeś, ale nie do końca, cwaniaku. I teraz spróbuj. Bo dokładnie. To by było bardzo ciekawe. Spróbuj wcisnąć kombinację guzików L4, 4 piwa i jeden zakurzony dywan w pokoju. Takie guziki wciśnij. Dokładnie. Dobra. Nie ma na padzie. No, ale jak chcecie, moi drodzy, jeżeli doszliście do tego, do tej minuty, w sumie godziny, bo już prawie 2 godziny gadamy na ten temat. O Boże. To będzie naprawdę długa pogadanka. Tak chcecie, to możecie nawet wy w komentarzu gdzieś napisać wasze propozycje, jakie Sonic mógłby mieć quick time eventy, bo naprawdę jestem ciekaw waszej kreatywności, co byście wymyślili jako quick time eventy do takiego Unleashed. Popieram, podpisuję się. I w sumie chciałeś coś jeszcze odnośnie tego, bo mieliśmy chwilowo zaczepić o temat Forces i myślę, że to jest chyba odpowiedni moment. Nie, raczej myślę, że nie. Tutaj akurat Forces, myślę, że temat zakończony, przynajmniej na tym etapie. Ale chciałeś nie coś wiem. Tam chyba dopowiedzieć odnośnie tego w trakcie tej, ten, chyba, że zapomniałeś. Już chyba dawno temu zapomniałem. No. Innym razem możemy, jeśli mi się przypomni. Jeszcze pewnie nie jedną zrobimy pogadankę na temat. Nie, pewnie. Ale ten. Będziemy dalej cisnąć na Forces? Zobaczymy. Ale właśnie. Ja to tak trochę może powiem tak drugoplanowo, taka postać drugoplanowa. Moim zdaniem, nie wiem czemu, ale ja też troszeczkę w Sonicu Unleashed widziałbym gdzieś miejsce dla Shadowa. Coś ty, ja tam w ogóle go nie widzę. Szczerze, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że gdzieś on tam by mógł, może nie być jako postać grywalna, ale tam gdzieś w elementach fabuły. Oj nie, ja go tam kompletnie nie widzę. Nie widzisz go? Nie, w ogóle. Ani na Kelsa, ani tam nikogo innego. Zwykła przygoda z Sonikiem, no i tam Tails się przewija i Eggman. Bo kto i tam tyle. Się pojawił? Tails i Amy. No. Tails i Amy praktycznie i nikt więcej. I bardzo dobrze, moim zdaniem. Im więcej postaci napierdzielonych w grze, tym większy chaos. A jakbyś miał tak jeszcze podsumować postać Chipa? Mimo, że jest on tam pomocną postacią, to czy, nie wiem, odnosisz wrażenie, że czasami jest on taki, nie wiem, natrętny, albo jest taki denny, czy on czasami denerwuje cię? Co byś miał? No właśnie jest bardziej, powiem szczerze, denny, no bo w początku pokazał, że lubi czekoladę i że za czekoladę zrobi wszystko, cokolwiek ktoś go poprosi. Ale później już tak wydaje mi się, że on był troszeczkę taki robiony już pod taki dramat, że o co to nie on, że on stracił pamięć i teraz trzeba mu ją odzyskać. No dobra, miał prawo do tego, ale tak jakoś tam w pewnym momencie tam kilku nawet się użalał nad sobą, że o, że ja nie mogę tego i tego i taki, taki. Widzę, że z charakteru trochę słaby, ale potem to już tak
Nie, no ogólnie całościowo postać fajna, taki nasz, powiedzmy, kompan przy naszych przygodach, ale tak po prostu, no mówię, zawsze to coś nowego i można go inaczej opisać niż, nie wiem, inne postacie z gry. Zawsze to tam, mówię, można coś dodać. Fajna rzecz. No. Fajna postać, ale można jej dać zarzuty. Fajna postać, ale można jej dać zarzuty. Dokładnie. Co byśmy mogli jeszcze dopowiedzieć odnośnie tych? Bo my żeśmy naprawdę się, kurde, mega wygadali odnośnie tego Unleashed. Tym bardziej, że jedna trzecia rozmowy to nie było Sonic Unleashed. Ale praktycznie większość tej rozmowy jest o Unleashed, tylko tam jakieś... Wiem. Tylko tak mówię, chciałem... W cudzysłowie, żeśmy tam... Nie, niekoniecznie wszystko było powiedziane o Sonic Unleashed. Nie no, 10 lat gry uważam, że jest naprawdę... co odkrywać, jeżeli do tej pory nie sprawdziliście gry, chociaż wątpię, ale warto naprawdę sobie sprawdzić tę wersję. No i tym bardziej mówię, zwłaszcza, że to jest moja ulubiona gra, no to już za jakiś czas na kanale, miałem to robić w listopadzie, ale po prostu czasu nie było naprawdę, uwierzcie mi. No to w tym roku jeszcze postaram się zrobić parę materiałów właśnie takich moich intymnych spotkań właśnie z Unleashed w wersji PS2, 360 i Wii, PS3, no wiadomo, nie mam, no i raczej nie będę miał, ale też tam wtrącę troszeczkę na temat właśnie z tej wersji HD jakieś tam rzeczy wspólne, o, bo te gry są praktycznie identyczne. No i warto, mówię, warto znać, no jak ktoś nie lubi, no to wiadomo, nie będzie lubił, ale po prostu i tak kojarzyć będziemy i po prostu z każdym rokiem dalej ta gra będzie coraz bardziej dla nas taka... No. Wykwintna, o, będzie taka bardzo do zjedzenia. A i też pamiętaj, Michał, że w tym roku 15-lecie swoje będzie miał Sonic Heroes i myślę, że pod koniec roku warto będzie zrobić takie porównanko takiego podcasta. To jest bo właśnie 29 grudnia w 2003 roku pojawiła się ta gra w Japonii. Trochę później w 2004 już u nas, ale 15-lecie będzie murowane. Więc też warto będzie o tym opowiedzieć. To powiem szczerze, jestem ciekaw, czy tam również będą jakieś off-topy porówne. Będą. Na 100% będą, ale to też jest dobre, bo przynajmniej jest to też związane z serią, bo tutaj też odpowiedzieliśmy na słynne argumenty osób, które łohoho. 2D lepsze. No to daliśmy przykład z Marianem, że no... Niekoniecznie. No niekoniecznie, że lepiej wprowadzać nowe rzeczy. No Dokładnie. I co? Wydaje mi się, że będziemy kończyć już podcast. Dokładnie będziemy kończyć, bo nie dość, że muszę się przygotować na jutro. Jutro, no może nie aż tak ciężki dzień, ale no jednak wymagający troszeczkę resetu. Mhm. I no, bardzo dziękuję za bardzo fajny podcast, Michale. Naprawdę bardzo mi się fajnie bawia. Również... Trochę się pośmiałem. Troszeczkę zastanawiałem się nad grą, co tu jeszcze dodać więcej, naprawdę nie dość, że uzupełniłem wiedzę troszeczkę na temat gry, to jeszcze mogłem przy okazji ja pochwalić się przed wami właśnie moimi wrażeniami z gry, czy tam z jakiejkolwiek wersji, no i też przygotować się odpowiednio właśnie do materiałów, które będą na moim kanale. No i przy okazji ja tutaj mogę od siebie jeszcze powiedzieć, że troszeczkę chciałem właśnie podejść do tematu tak, powiedzmy, profesjonalnie niż zazwyczaj podchodzę, czyli po prostu tak inaczej, tak jak to dobrze określiłeś, inaczej spojrzeć na Sonica niż nie jak przeciętny właśnie fan albo jakaś osoba, tylko tak z innej beczki dobrać się do tej gry, jakkolwiek to brzmi. Bardziej kombinować. Dokładnie. O, no i to jest to. I no cóż, mamy nadzieję, że wam się podobało. Prawdopodobnie to już w sumie mogę to powiedzieć, bo to będzie przy okazji teraz, to ci szybko też powiem. Prawdopodobnie myślę, czy by czasem nie odpalić w sensie tego filmu, co oczywiście wrzucę z tej pogadanki z podcastu, na tryb premiery, bo wtedy ludzie będą mogli przy okazji ten film na żywo, powiedzmy, widzieć i na czacie coś napisać. I tak jeszcze mała uwaga na temat premier. Też mam o tym zrobić film, bo jedna rzecz mi się nie spodobała. Na temat premier sobie ustawiłem właśnie ten Sonic Unleashed Holoska Rhythm Party. To tam i się okazało, że ten. Ma tak mało wyświetleń. Ma tak mało wyświetleń. Mogłem to normalnie wrzucić, nie wiem, powiedzmy w październiku, jako taki, no wiadomo, przygotowanie się solidne do 10-lecia gry, ale no jednak zauważyłem, że na premierę jak się już tam pojawi, to już tam nie ma takiego wzięcia.
No zobaczymy. Jak coś będziesz mógł mi jeszcze trochę o tym opowiedzieć, to już tak jakby poza anteną, ale no planuję zrobić coś takiego, żeby wrzucić. Nie, no w porządku. Myślę, że to było. A robiłeś coś takiego u siebie? Chyba robiłeś, nie? Robiłem już parę razy nawet. Aha, no. I wydaje mi się, że to byłoby też dobre z jednej strony, bo jednak, wiesz, lepiej zobaczyć taki film dosyć długi jak ten, niż żeby wrzucić, nie wiem, dwuminutowy film na premierę i tak nagle wszyscy czekają i nagle tylko 2 minuty i koleś tylko ledwo co się przywita i coś tam powie, że bla, 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 koniec. Nie, no tak, zgadza się, okej. Okay. Dlatego dziękujemy wam raz jeszcze za oglądanie, wysłuchanie, chociaż bardziej tam wysłuchanie, bo poza, nie wiem, zobaczymy co dam, może dam jakiś gameplay w tle, który sobie tam będzie leciał, ale myślę, że bardziej ten podcast ma na celu, żebyście sobie posłuchali i też nie będę chyba dawał żadnych jakichś tam specjalnych muzyk, bo jak ktoś będzie chciał, to sobie tam sam indywidualnie podczas podcastu puści. Nie ma co narzucać. I wtedy każdy będzie miał swoje gusta, my co jedynie zostawimy naszą tutaj przemowę i tam powyedytuję niepotrzebne jakieś te rzeczy. Ja ci jeszcze raz, Michale, dziękuję za poświęcenie tego czasu i myślę, że no co, za niedługo się również spotkamy na jakimś podcaście, czy to na moim, czy to na twoim kanale. No nie ma sprawy, mi też również bardzo jest miło i dziękuję za fajną. Dziękuję za bardzo fajną wymianę zdań. No. Tak, i zobaczymy. No mówię, zobaczymy. Wszystko zależy od możliwości czasu. Czasu. Dokładnie. No i dziękujemy wam za wysłuchanie. Czekamy na opinię od was w komentarzu. Tutaj byłem ja, czyli pomidorowy.pl. Wraz ze mną był Sonic1994.pl, aka Michał też. Dwóch Michałów tak na jednym przy jednym stole. Można by powiedzieć też w taki oto sposób i również zachęcam was, moi drodzy, jeżeli nie znacie twórczości Michała, do zasubskrybowania jego kanału, ponieważ naprawdę można powiedzieć, że ma moim zdaniem bardzo różnoraki content. Raz u niego zobaczycie vlogi, raz u niego zobaczycie właśnie unboxingi, czasami jakieś let's playe, więc uważam, że jest to jak najbardziej coś dobrego i tym bardziej jego komentarz jest bardzo miły w słuchaniu, słuchając sobie. No to. I tym bardziej polecam też Michała, który robi przeróżne pranki na początku, czy tam gdzieś tam w międzyczasie, no i przede wszystkim... Oj, czasami fajne. Lubię potrolować. Właśnie, i właśnie też miejscami komentarze do aktualnych spraw, które się dzieją na YouTubie, także też również odsyłam do zaznaczenia z czerwonego na zasubskrybowany, no i dzwoneczek. I oczywiście dzwoneczek, no. To dokładnie co, o czym chciałem powiedzieć. I pamiętajcie, jedna ważna uwaga. To, że na przykład ja czy Michał robimy sobie czasami jakieś takie żarciki, zanim ktokolwiek, wiecie, napisze nam, że ale wy nie dojrzali czy coś. Pamiętajcie, że na tym polega też humor. Potrafimy po w poważnych... Jesteśmy sobą, no. I nie mam zamiaru być kukłą, bezpłciową. O. No, pamiętajcie, nie. Że są czasami momenty, gdzie potrafimy sobie porobić jaja, ale przy poważnych tematach potrafimy się poważnie zachować i poważnie do tematu podejść. Tak więc nie bierzmy wszystkiego na poważnie. Są różne rzeczy. Wszystko, ale tylko z dystansem. Dokładnie. Please. Dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się i życzymy wam miłego dnia, wieczoru, bo nie wiadomo kiedy to oglądacie, więc jednego i drugiego wam miłego życzymy i żebyście tam sobie wszystko poukładali, cokolwiek, jakkolwiek to brzmi, żeby wam wszystko się układało i cześć. Na razieńko.